I bek, wywaliło znowu, nie ma nas, tak? Właśnie w tym momencie weszło. Właśnie przyszło, tak będzie, okej. Okay. Jak zwykle głupi super początek. Słuchajcie, my tak będziemy robić, że mówimy tak do was, głównie, bo nam się lepiej mówi do ludzi, którzy żyją i są tak fizycznie, a przy okazji będzie w internet. Więc my tak będziemy kierować wzrok tam, jak coś. Słuchajcie, dzień dobry, witamy was bardzo serdecznie na naszym, w sumie do końca nie widzieliśmy, co to jest. Czy to jest spotkanie, meeting, spotkanie, konferencja. Coś się kończy, coś zaczyna, więc dzisiaj z okazji tego, że troszeczkę nam się gdzieś tam wizja naszej pracy dość mocno przez przestrzeń ostatnich lat zmieniła, to stwierdziliśmy, że no czas po prostu troszeczkę... Czymś to tak zwieńczyć. Tak, wyjść trochę w coś nowego, coś zakończyć i rozpocząć inną fajną drogę, która de facto trwała już jakiś czas. Ostatnie lata nawet można powiedzieć. Jak to droga, to po prostu dotarliśmy do jakiegoś takiego punktu, ale jakby jedziemy dalej. Dokładnie tak. Nie zatrzymujemy wcale. Słuchajcie, dzisiaj mamy takie spotkanie, być może widzieliście na stronce Neurostream, jak to będzie wyglądało. Dlatego, że tak, teraz mamy oczywiście taki uroczysty wstęp, fajnie. Potem zostawiamy Maćka z jego prezentacją dotyczącą rzeźbienia w kupie. W głównie. W głównie, dokładnie tak. Chciałem to zmniejszyć trochę. Tak, dobrze, dobrze. W ogóle będzie jak takim... Bardzo na temat. W sitcomie, no nie? Będzie nawet, wiesz, tak. My tak mówimy, coś śmiesznego, ludzie się jakby cieszą tam z tyłu. Ci, co oglądają, to słyszą, to jest takie sztuczne brawa. Na to wygląda. Później mamy taką, można powiedzieć, panel dyskusyjny razem z nami i z Justyną Żyło, właśnie dotyczącą też terapii wisceralnej. Myślę, że kilka fajnych rzeczy nam się uda wyciągnąć jeszcze z tego. Później jest trochę czasu dla Krzyśka Hochmana i filmu, który został w ogóle stworzony bardzo dynamicznie na przestrzeni tego tygodnia. Dogrywki były w sobotę, w poniedziałek i dzisiaj zmontowany. Właśnie przed chwilą się skończył montować, więc bardzo szybko to poszło. I zostawiamy sobie was z tym filmem, jakby trochę mówiącym o tej naszej drodze, gdzie chcemy być i tak dalej. Później jest moja ostatnia prezentacja i prawdopodobnie wszystko potrwa do 21 mniej więcej. Tak, a później jest po prostu... zabawa w kuluarach, ale to już te osoby, które oglądają, niestety nic nie będzie. Może wam puścić jakąś fajną muzyczkę, żeby ewentualnie być z nami, z jakimiś małymi przebitkami, że co tu się dzieje. Dobra, to chyba tyle. Także zapraszamy was. Na pewno takie pytanie się już pewnie pojawiło. Jeżeli ktoś na przykład nie może, bo oglądać z różnych powodów i gdzieś tam jest w trasie i tak dalej, to cała ta impreza, całe to wydarzenie będzie potem na kanale YouTube'owym, także spokojnie możecie z późnego wrócić. I chyba tyle, tak mi się wydaje. Czy jeszcze coś powinien powiedzieć, Krzysiek? Nie słuchałem cię. Okej, okay, spoko, luz. Dzięki. Ktoś tam słucha w ogóle? Było w miarę okej. Okay. Myślę, że można cię zostawić w takim razie, no nie? No dobra. Dobra, to okay. W takim razie. Pewnie. Także słuchajcie, przygotowałem dla was taką, taką prezentację, trochę taką rozkminę, do której chciałbym zresztą was troszeczkę wciągnąć. Będę wam zadawał jakieś pytania i mam nadzieję, że trochę mi pomożecie przez to przebrnąć, bo ja bardzo nie lubię jakichś takich, wiecie, monologów, jakichś takich suchych wykładów, bo mi się to bardzo, bardzo źle kojarzy z oglądaniem różnych prezentacji. W ogóle nawet nie lubię prezentacji, więc mam bardzo mało slajdów. Więc może przejdziemy sobie do tego jakby głównego pytania w ogóle, dlaczego chciałem porozmawiać o tym, czy terapia wisceralna to jest rzeźbienie w gównie. Dlatego, że terapia wisceralna ma swoich zwolenników, bo są praktycy, którzy to po prostu robią, pracują w ten sposób. Są osoby, które pracują właściwie tylko i wyłącznie w taki sposób. I o tym też bym chciał chwileczkę porozmawiać. Są osoby, które wierzą w bardzo różne rzeczy związane z właśnie terapią wisceralną. No i oczywiście są tacy duzi przeciwnicy, powiedzmy, tego wszystkiego. Czyli osoby, które są święcie przekonane, że to jest po prostu takie rzeźbienie. Tak? Więc przejdziemy sobie razem przez kilka punktów. Chciałbym trochę powiedzieć więcej na temat fizjologii tego zjawiska. Co tam się tak naprawdę dzieje, a co się nie dzieje, kiedy my kogoś dotykamy gdzieś tam po prostu za brzuch. I zresztą nie tylko, bo i do tego nawiążemy. Tutaj oczywiście trzeba będzie przyznać, że stosunkowo niewiele na ten temat ogólnie wiemy. Tak? Dużo wiemy o fizjologii naszych narządów wewnętrznych, o tym, gdzie one są
położone i tak dalej, ale szperając oczywiście w różnego rodzaju przeglądarkach naukowych związanych z medycyną, tych badań jest dosyć mało i dotyczą one głównie efektów terapeutycznych, a nie tego, na co my tak do końca możemy liczyć. Stąd tutaj pojawiają się różne takie spekulacje. Powiem Wam też trochę o tym, jak ta terapia wisceralna, jej zrozumienie i trochę też technika ewoluowały przez kolejne lata. Więc na początku mamy coś takiego. O co w ogóle chodzi z tą pracą na narządach, tak? Bo to my głównie jakby z tym się spotykamy. Ja to sam bardzo często słyszę, albo jak czytam różnego rodzaju wypowiedzi na forach, to spotykam się z takimi stwierdzeniami, że no tutaj oczywiście u tego pacjenta to bym popracował na przykład na nerkach, albo na wątrobie, albo na jelitach. No i w takich sytuacjach oczywiście ja to też rozumiem, że to są różnego rodzaju takie skróty myślowe. Takie, które ja mogę zrozumieć, inny terapeuta może zrozumieć, ale ktoś, kto nie ma z taką terapią specjalnie dużo wspólnego, no to może uznać, że no dobra, fajnie, czyli na przykład jak z tymi nerkami pracujesz, jak ich się właściwie nie da dotknąć. Niby jak? No ktoś, kto otwiera atlas anatomiczny i widzi, że taka nera jest upakowana w powięź nerkową, w bardzo grubą poduszeczkę z tłuszczu. Od przodu mamy otrzewną i całą masę narządów, a od tyłu, no sorry, ale mamy całkiem sporo mięśni. Więc jakby tej nerki w ogóle dotknąć? No i tak naprawdę po jaką cholerę? To czy my tam możemy ją podotykać i czy to w ogóle cokolwiek zmienia? To jest jakby taka druga dyskusyjna praca. Znaczy taka dyskusyjna sprawa, nie? Więc co by nam mogło dać? To, że dotykamy jelita na przykład, albo że dotykamy nerki. Czy ktoś ma jakiś pomysł, co by to samo w sobie mogło dać? I jakby w tym momencie nawet nie kwestionuję tego, czy to działa, czy nie. Można komuś na przykład przyspieszyć perystaltykę jelit. To akurat chyba znamy wszyscy. Tak? Każdy się uczył tego, że tam można pacjentowi zrobić takie masu wzdłuż jelit i po prostu przepchnąć wszystko to, co tam jest, do końcowego odcinka i po prostu przyspieszyć wizytę pacjenta w toalecie. Myślę, że to jest to jakieś rozwiązanie. Nie wiem, czy ma jakieś praktyczne zastosowanie poza jednorazowymi sytuacjami z zaparciem. Tak, ale to bym raczej pokazał pacjentowi, że no mógłby sobie to zrobić w domu, a niekoniecznie za każdym razem przychodzić do mnie na wizytę. Zwłaszcza, że musiałby dosyć długo na nią czekać. Tak? Więc jak ktoś ma czekać z kupą 2 tygodnie albo dłużej, albo aż zadzwonię, że coś się zwolniło, to chyba nie jest dobry pomysł. Więc ta terapia musi służyć jeszcze do czegoś innego. Tak? Nie do tego, żeby komuś coś tam przepychać, więc na pewno musielibyśmy się odwołać do tego, że praca na narządach jest pewnego rodzaju takim naszym modelem myślenia. I my często w ogóle, posługując się różnymi rodzajami terapii manualnej, używamy takich skrótów myślowych, no właśnie takich modeli, w które my sobie ubieramy niektóre rzeczy po to, żeby nam to było łatwiej zrozumieć i łatwiej się troszeczkę ze sobą komunikować. To, że mówię o tym, że pracuję u kogoś na jelitach, to nie znaczy, że mam na myśli te jelita, które faktycznie gdzieś tam dotykam. To, czy one w ogóle da się w jakiś sposób z nimi pracować, jest no znowu trochę taką dyskusyjną kwestią, bo zaraz o tym powiem, że niektóre narządy oczywiście można fizycznie dotknąć i nawet fizycznie na nie wpłynąć. No ale jelita, generalnie miałem kilkanaście razy przyjemność stać przy stole operacyjnym i nawet kilka razy gdzieś tam komuś tą rękę w jelitka włożyć, więc one mają taką fajną zdolność, że one po prostu spod naszych rąk uciekają. Więc gdybyśmy próbowali sobie wejść w jelito i tam w nimi troszeczkę w nich pomieszać, to one oczywiście spod naszych rąk po prostu się rozjeżdżają. Więc to raz, że samo w sobie jest średnio sensowne, a dwa, no znowu, jakby w tych jelitach samych sobie nie ma niczego takiego, co my byśmy chcieli tam powiedzmy modelować. Mam nadzieję, że nie. Ale tutaj moglibyśmy pomyśleć o tym, że my faktycznie tą terapią mamy kilka sposobów na to, żeby zadziałać na coś. Na pewno mamy różnego rodzaju możliwości odruchowe i o tym powiemy sobie trochę później, bo taka praca nie musi być nawet specjalnie głęboka.
Ona może być bardzo powierzchowna, ale mamy też możliwości wejść dosyć głęboko do chociażby przyczepów danych narządów. Tak? Więc jeśli pomyślimy sobie o tym, że nasze jelita są zawieszone na kresce jelitowej, która jest taką dosyć mocną, nazwijmy to firanką, ona mi tak zawsze taką falbankę przypomina, która jest bardzo mocno ukrwiona i bardzo mocno unerwiona. Tak? Więc jeśli na niej będę miał pewnego rodzaju zastoje płynów, będę miał jakieś dysfunkcje takie bardziej neurologiczne, tak? Czyli w momencie, kiedy pomyślimy sobie o tej kresce, jako o w sumie narządzie, tak? Bo wiemy, że jest klasyfikowana już jako narząd i że jest jedną kreską, a nie kilkoma kreskami, że zawiera ona w sobie bardzo dużo naczyń, to będzie też oznaczało, że przez wzrost ciśnienia w tych naczyniach będzie dochodziło do podrażnienia receptorów, które się w nich znajdują. Tak? I my tych receptorów mamy generalnie bardzo, bardzo dużo. I się okazuje, że samych mechanoreceptorów, czyli receptorów odpowiedzialnych za wszystkie bodźce mechaniczne, mamy około 50 albo i więcej. Tak? Do tego dochodzą innego rodzaju receptory, chociażby nocyceptory, które też są polimodalne i mogą zbierać stamtąd informacje. Więc to, że ja komuś wciskam palce w brzuszek i dzięki temu poprawiam chociażby przepływ krwi, nie musi być stricte związane z tym, że pracuję na narządzie, tylko że staram się go odciągnąć od jego zawieszenia takiego więzadłowego. Tak? Więc poza tym, że oczywiście mamy tą kreskę dla jelita, będziemy mieli całą masę więzadeł, na których zawieszone są pozostałe narządy wewnętrzne. No oczywiście do tego mogłyby dojść tutaj takie głosy. Akurat dzisiaj o tym rozmawiałem z Karoliną. Hello. Tak? I rozmawialiśmy sobie na przykład o tym, jak ważna jest intencja w takiej pracy. Więc tutaj bo tutaj padł taki fajny argument, że jest to pewnego rodzaju taki sposób na to, że możemy się skupić i oddziaływać na coś, co jest schowane troszeczkę głębiej, tak? Tak jak tutaj mamy naszego bohatera z Władcy Pierścieni, który wie, że nie jest tak bardzo prosto manipulować trzustką, ale gdybyśmy się na tym bardzo mocno skupili mentalnie, no to być może w jakiś sposób na to oddziałujemy. Nie mamy specjalnie dużo danych na ten temat, jak mogłoby to zachodzić. Jakby pewne jest to, że my zarzucając sobie jakąś intencję pracy, na pewno będziemy dużo bardziej tu i teraz, pracując z pacjentem, dużo bardziej będziemy skupieni na naszych odczuciach z naszych palców, przez co oczywiście ta terapia będzie wykonana po prostu technicznie i jakościowo lepiej. Poza tym no mamy też jeszcze coś takiego jak chociażby neurony lustrzane, czyli to jak nasz pacjent będzie odczuwał naszą terapię w związku z tym jak my ją wykonujemy i jakie my mamy w ogóle do tego nastawienie. Więc jeśli ja będę miał takie jakby już pozytywne nastawienie do tego co robię, będę się na tym skupiał, no to oczywiście mój pacjent też będzie to odczuwał. Dzięki temu ta terapia będzie lepsza. Ale to, czy moja intencja wpływa na to, że jestem bardziej na trzustce niż bardziej na przykład na sieci mniejszej, to trudno jest w jakiś jednoznaczny sposób powiedzieć. Więc skoro już ustaliliśmy, że nie zawsze chodzi o pracę na narządach, to możemy się zastanowić, czy to jest po prostu też praca na naczyniach. Tak? Bo tutaj tak podkreśliłem, że mamy chociażby w kresce jelitowej całą masę naczyń, no i teraz to oznacza, że ja je drenuję. Czyli ja tam sobie wjeżdżam i to wszystko, staram się tą krew stamtąd wypompować. Z takimi modelami pracy ja się też spotykałem dosyć często i właściwie na różnego rodzaju szkoleniach to się powtarza. I oczywiście ja tutaj mógłbym się do tego przychylić, że oczywiście mamy wpływ na to, jakie jest ukrwienie danych narządów, bo tutaj no okej, możemy sobie popracować z tą kreską jelitową, przepchnąć stamtąd trochę krwi, możemy przepchnąć całkiem sporo krwi z wątroby, bo ona jest akurat takim dobrze ulokowanym w jednym miejscu narządem, który oczywiście porusza się tyle, ile musi razem z naszym rytmem oddechowym. Tylko że znowu, gdybyśmy mieli sobie zadać pytanie, no okej, tylko to jest trochę jak z takim drenażem limfatycznym. Jeśli mam jakieś powody, dla których ten obrzęk się tam zbiera i ja go tylko stamtąd przepompowywuję, no to też jest pytanie, na jak długo mogłoby to wystarczyć, tak?
Czyli jeśli mam chociażby już tutaj problem, który jest gatunku autonomicznego, czyli to mój układ nerwowy tak stymuluje ukrwieniem w tym miejscu, że przez wydzielanie adrenaliny czy noradrenaliny on będzie rozszerzał albo zwężał naczynia krwionośne i zaburzał trofikę tego miejsca. Mogę mieć różnego rodzaju problemy zapalne w tym miejscu, które będą mi nasilać ukrwienie tego miejsca. No i teraz pytanie, czy ja po prostu wjeżdżam w to miejsce i je pompuję, wypompowuję stamtąd krew i w magiczny sposób ten obrzęk stamtąd znika i już nigdy nie wraca. Tak? Więc znowu jest to pewnego rodzaju model myślenia oparty o płyny i to, że oczywiście niektórym pacjentom to pomaga w sposób trwały, a niektórym niekoniecznie, będzie zależało od tego, czy problem faktycznie jest związany tak naprawdę z tą lokalizacją, a nie tyle, że z samym drenażem tego miejsca. Bo akurat tutaj różnego rodzaju techniki, takie jakby wywodzące się z osteopatii, bo no w ogóle tak naprawdę ta terapia wisceralna ma tutaj swoje po części korzenie, raczej w tej, powiedzmy w ostatnich gdzieś tam dziesięcioleciach, w osteopatii terapia wisceralna pojawiła się dosyć późno, ona wcześniej była domeną raczej fizjoterapeutów, a tutaj miałem też trochę o tym opowiedzieć, skąd właściwie o tym, że ona ma swoje korzenie bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Trudno powiedzieć skąd, ale mieliśmy nawet o pierwszych formach terapii wisceralnej zapiski dotyczące tutaj naszych miejscowych ziem słowiańskich. I właśnie, to też jest dobre, jakby trochę dające do myślenia o tym, kto mógłby być takim terapeutą wisceralnym, bo nasi pradziadowie wpadli sobie na taki świetny pomysł. Nie mam zielonego pojęcia, jak na to wpadli, że jak kogoś bardzo mocno bolał brzuch, to można było wykorzystać całe zaplecze, które się miało na gospodarstwie, typu na przykład kurczaki. Takie, wiecie, zwykłe ganiające sobie kurczaki. I ktoś, kogo bolał brzuch, mógł się położyć na tak zwanej polepie, rzucić sobie na brzuch, no ktoś pewnie z rodziny pomagał, trochę jakiegoś sianka słomy, tam to wszystko jeszcze przysypać ziarnem, no i zaprosić kury do tego, żeby sobie to ziarno z brzucha przez tą słomę wydziobały. No słoma oczywiście dla niepoznaki, żeby się kury nie domyśliły. No i taki nasz bohater, jedyne co mógł zrobić w takiej sytuacji, no to oczywiście chronić swojego ptaka przed innymi ptakami, żeby nie zostać po prostu ordynarnie podziobanym. No i teraz co się okazywało? Że niektórym pacjentom to pomagało. Niektórym pacjentom, no niektórym po prostu uczestnikom takich ciekawych zabaw. A niektórym no, prawdopodobnie nie pomaga. No, ja podejrzewam, że jeśli ktoś miał sztywny brzuch, tak zwany chirurgiczny i tam miał, nie wiem, wylany wyrostek, no to się mówiło, że po prostu się komuś skręciły kiszki, kury nie pomogły i tyle. Tak? Więc skoro to już też komuś pomagało, no to pytanie, czy taki dziób kurczaka jest w stanie sięgnąć dosyć głęboko do naszych jelit i wykonać tam precyzyjną manipulację, albo czy oczywiście taka praca kurczaków jest już tą pracą na naszych naczyniach. Tak? A mimo tego, w jaki sposób to działało. Więc ja oczywiście nadal będę trzymał to przez chwilę w tajemnicy, chociaż tam już do niej trochę nawiązywałem. Dlaczego coś takiego w ogóle miałoby rację bytu? Wracając jakby do samej tej pracy na naczyniach, spotkałem się z takimi modelami, które zresztą do dzisiaj są popularne, mówiące o tym, że jesteśmy w stanie manipulować poszczególnymi naczyniami. I mamy bardzo dużo, są nawet grube książki różnych technik, jak można zmanipulować konkretne naczynia. Czyli ja sobie tutaj złapię z jednej strony, z drugiej strony, bardzo trudne techniki, tak? Jedna część tętnicy nerkowej, druga, czy tam najlepiej żyły, ja nawet w sumie do dzisiaj nie wiem, co się lepiej manipuluje, czy żyły, czy tętnice. Justyna może wie. Tętnice się lepiej manipuluje, okej. Okay. Przynajmniej dobrze. No to widzę, że będzie ciekawy panel dyskusyjny dzisiaj. Albo jestem ignorantem, albo nie umiem. Więc wjeżdża się, tak? I można sobie tą tętnicą poruszać w jedną, w drugą stronę i dzięki temu ona się uwalnia z restrykcji. No mówiąc oczywiście bardzo oględnie, no bo teoria dookoła tego jest troszeczkę szersza. Z tym, że no znowu, patrząc na to, co my robimy, chociażby pod USG, albo patrząc znowu na to z perspektywy neurofizjologii,
mamy raczej bardzo ogólne działanie na to wszystko, co mamy pod rękami, a trochę mniejsze na tą jedną jakby pojedynczą tętnicę. Więc jeśli w tej tętnicy byłoby coś, co jestem w stanie uwolnić, na przykład skrzep, to może by się to udało, ale co do tego, czy jakby restrykcja samej tętnicy samej w sobie zostaje uwolniona przez to, że ja dotknąłem dokładnie jej, czy raczej zadziałałem ogólnie na cały układ autonomiczny tego obszaru, dzięki czemu zmieniło się przede wszystkim zmieniło się to wahanie między naszym stanem współczulnym a przywspółczulnym, które wiemy, że działa globalnie na całe nasze ciało w niektórych sytuacjach, kiedy jesteśmy chociażby w reakcjach walki, ucieczki, mamy rozszerzone naczynia na obwodzie, zwężone w centrum naszego ciała. Tak? Ale to jest oczywiście działanie ogólne całego układu autonomicznego, ale ono może być dużo bardziej precyzyjne. No wiemy, że układ autonomiczny bierze udział w reakcjach związanych w ogóle z homeostazą naszej całości, więc jeśli nasz mózg ma w tym jakiś interes, żeby zwęzić albo rozszerzyć konkretne naczynia krwionośne, chociażby po to, żeby doprowadzić tam większą ilość substratów do jakichś procesów metabolicznych, czy ma okazję doprowadzić tam trochę większą ilość hormonów, peptydów i tak dalej, no to oczywiście będzie działał tak, żeby to oczywiście zrobić. I to może być związane z jakąś reakcją chorobową, zapalną, czy nawet jakimś normalnym, powiedzmy, działaniem, które jest wymagane chociażby o tej porze dnia. Tak? Więc znowu z takiego typowo fizjologicznego punktu widzenia nie mamy jakby niczego takiego, co by przemawiało za tym, że da się manipulować jakimś pojedynczym naczyniem, co oczywiście znowu nie zmienia tak naprawdę niczego poza może naszym myśleniem i może trochę nawet poza samą praktyką, tak? Bo czy zawsze muszę uczyć się tego, że tą jedną tętnicę manipuluje się w taki sposób, skoro ja znam ogólną zasadę działania układu nerwowego? Dobra, trochę tak. Mamy kwestię przemieszczania się narządów, bo i o tym czasami słyszę. I tutaj sprawa jest taka, znowu, raczej dwojaka, tak? Czasami właśnie słyszę o tym, że fajnie byłoby tam, oczywiście terapią manualną, że przesuwamy różne narządy względem naszego ciała i jest to z jednej strony trochę mit, a trochę prawda, bo znowu zależy, jak na to spojrzymy. Raczej nie jest to wynikiem jakby pojedynczej manipulacji, to, że ja sobie złapię za jakiś narząd, wepchnę go siłą do góry i on tam już zostaje, ale mamy dosyć solidne dowody na to, że faktycznie do przemieszczania się tych narządów po wykonaniu naszej terapii, nawet jednej terapii, może faktycznie dojść. I dlaczego tak się dzieje? No, mamy oczywiście nasze więzadła, na których to wszystko wisi. Mamy też gradienty ciśnień pomiędzy jamami naszego ciała, czyli chociażby pomiędzy klatką piersiową a jamą brzucha, ale też pomiędzy jamą brzucha a miednicą. I tutaj to zostało zbadane kilkukrotnie u różnych grup pacjentów. Pierwsze z takich badań dotyczyło właśnie tej nerki, z której się tak na początku bezlitośnie śmiałem. I teraz chciałbym się troszeczkę z tym wytłumaczyć, bo oczywiście znowu nie jest to tak, że ja sobie tą nerkę łapię i ją przesuwam do góry, ale musimy pamiętać o tym, że ona ma jakiś swój naturalny ruch, który powinien występować, tak? Przynajmniej jeden, czasami mówi się o większej ilości tych ruchów, czyli o zarówno takiej ruchomości oddechowej, ale i też motylności danego narządu. Możemy się skupić na tym pierwszym, dlatego że on jest faktycznie troszeczkę lepiej udokumentowany i zbadany. I wiemy, że taka nerka powinna się ruszać ładnych kilka centymetrów w trakcie każdego naszego wdechu i wydechu, mimo tego, że leży zupełnie pozaotrzewnowo. Czyli jakby sam ten gradient ciśnień nie ma tutaj aż tak dużo do rzeczy. I okazuje się, że nawet po jednej sesji terapii wisceralnej udaje się poprawić amplitudę tego ruchu i przywrócić ją do takiego, powiedzmy, korzystnego układu dla danego pacjenta, jednocześnie redukując ból, który jest niespecyficzny. Tak? A wiemy, że akurat ból odcinka lędźwiowego kręgosłupa, przejścia piersiowo-lędźwiowego, on może być faktycznie mocno skorelowany
z różnego rodzaju dysfunkcjami nerek. To mogą być choroby nerek, tak jak mówimy chociażby o kamicy, ale sama restrykcja ruchomości powięzi, która jest powięzi, właściwie nerki, jest skorelowana z samą powięzią nerkową, która ją oczywiście otacza i tak naprawdę na niej jest zawieszona. Więc to jest akurat też takie w medycynie znane zjawisko, więc wiemy, że jeśli przywracamy tą prawidłową amplitudę, to ten ból i dolegliwości pacjenta, łącznie ze sztywnością kręgosłupa, łącznie z ruchomością, da się w bardzo fajny sposób zredukować. Tak? Więc tak naprawdę jakby samo to przemieszczanie narządów nie jest do końca mitem, jest pewnego rodzaju uproszczeniem, bo tak jak mówiłem, nie chodzi o fizyczne złapanie czegoś i przemieszczenie, a raczej dostosowanie środowiska i tego systemu zawieszeniowego danego narządu do takiego stanu, żeby ten narząd mógł się poruszać tak, jak to ta indywidualna anatomia danego pacjenta przewiduje. I to oczywiście nie musi dotyczyć samej nerki. Tutaj akurat wymieniłem też macicę. I tutaj również to zostało sprawdzone, akurat u pacjentów, u pacjentek oczywiście, u których był zdiagnozowane opadanie albo nawet wypadanie narządów rodnych, które często jest związane właśnie albo z jakimiś defektami anatomicznymi, ale też z resekcjami niektórych narządów wewnętrznych, z osłabieniem mięśni na miednicy, tak naprawdę nie tylko mięśni, ale też w ogóle wszystkich płaszczyzn powięziowych, które łącznie razem tworzą takie trzy warstwy tego dna miednicy. No i okazuje się, że tego typu terapia jest w stanie podnieść te narządy z powrotem do wyjściowego położenia. Oczywiście to bardzo mocno zależy od tego, jak bardzo zaawansowany jest ten problem. Mamy też takie wzmianki o tym, że prawdopodobnie może zapobiegać też takim sytuacjom, tak? Więc tutaj musimy oczywiście myśleć też w takich kategoriach, oczywiście o pacjentkach po różnego rodzaju zabiegach chirurgicznych miednicy, po upadkach, po urazach, więc jest to coś, co oczywiście warto wykorzystywać w chociażby uroginekologii. Więc tutaj o tym można byłoby też, myślę, że stworzyć w ogóle osobny temat, o tym, jak bardzo ta terapia trzewna łączy się z pozostałymi układami, oczywiście miednicy, tak? Więc tak naprawdę jedno i drugie to będą trzewia, często są w ogóle ulokowane w jakby tym jednym powięziowym kontenerze, więc nawet nie ma za bardzo sensu tego rozróżniać. No dobra, i teraz tak. Tutaj na początku powiedziałem o tym, że są osoby, które są bardzo mocno zafiksowane na tym, że terapia wisceralna to jest terapia brzucha, no i że można byłoby wykonywać terapię tak naprawdę tylko i wyłącznie na brzuchu. No i dlaczego też nie jestem zwolennikiem takiego podejścia? Tutaj akurat myślę, że jakby nie tylko ja, dlatego że oczywiście znowu, tak jak często zadaję sobie pytanie, dlaczego doszło do czegoś, tak? I wiele razy wspominałem w ogóle o układzie autonomicznym, często wspominałem o układach związanych z gradientem ciśnień pomiędzy chociażby naszą klatką piersiową, a jamą brzucha, miednicą i nawet tymi kontenerami ułożonymi jeszcze wyżej, czyli nawet z naszą czaszką, to moglibyśmy tutaj zobaczyć taką dosyć mocną zależność między naszym układem autonomicznym, czyli tym, co znajduje się bezpośrednio w naszej głowie, w rdzeniu przedłużonym i tym, co zaopatruje wszystkie nasze narządy wewnętrzne. Więc jeśli będziemy mieli dysfunkcję, która tak naprawdę schodzi gdzieś z góry, tak? Czyli mamy pacjenta, który ma sztywną klatkę piersiową, dosyć kiepsko będzie oddychać, jego przepona nie będzie się poruszała w taki jego fizjologiczny sposób, tak? Co znowu może być wtórne do problemu w centralnym układzie nerwowym, albo może ta przyczyna już leżeć tam, tak? Czyli powiedzmy druga sytuacja, mamy jakiś mocny uraz klatki piersiowej. Może mamy sytuację po sternotomii, czyli
pacjent miał rozcięte żeberka, potem zmienia się jego rytm oddechowy, jest dużo większa sztywność. Wiemy, że dysfunkcja jest tak naprawdę na tym poziomie. Do tego może się dołożyć coś innego, dlatego że zazwyczaj nasi pacjenci będą różnego rodzaju chirurgie, zwłaszcza chirurgie serca, bo akurat po to się czy płuc, tak? To raczej nie brzmi jak taki mały zabieg robiony gdzieś na szybko, tak? Tylko raczej w jakimś konkretnym celu, raczej w sytuacjach takiego zagrożenia życia czy bardzo poważnego zagrożenia zdrowia. Więc temu też to będą towarzyszyły dosyć silne emocje. Więc jeśli taki wzorzec związany z emocjami będzie nam się utrzymywał bardzo długo, to będzie dochodziło do zmiany działania osi przysadka pod wzgórze nadnercza, co już będzie nam wywoływało taki, powiedzmy, dysbalans na poziomie hormonalnym, a w związku z tym długotrwałą aktywację tego naszego układu autonomicznego na stronę współczulną. Czyli będziemy wiedzieli o tym, że z automatu będziemy mieli dużo gorsze ukrwienie naszej klatki piersiowej, jamy brzusznej, więc jeśli ja będę miał tutaj cały czas wszystko zaciśnięte, będę miał bardzo mało krwi, która dociera do trzewi, no to też pytanie, czy ja jestem w stanie teraz, pracując tylko i wyłącznie z tą jamą brzucha, poprawić to na tyle, żeby to było ok. Tak? Więc znowu, patrząc jakby na to z tej perspektywy, no nie jest to specjalnie logiczne, żeby wykonywać terapię tylko tutaj. Więc znowu, fiksując się tylko i wyłącznie na tym, że robimy brzuch i nic więcej dookoła, to by trochę wyglądało tak, jak czasami się przecież śmiejemy z tego, że kogoś boli kolano, ktoś robi tylko i wyłącznie kolano, tak? Kiedy problem może być w stopie, albo może być w biodrze, a może tak naprawdę być zupełnie gdzie indziej. Więc tutaj znowu, brzuch jest czymś, co może być pierwotnym problemem tego pacjenta. On może być wtórny i on wtedy też może wymagać pracy w tym miejscu, trochę naszej uwagi z tej strony, żebyśmy mogli poprawić trochę środowisko, w którym te organy pracują, ale znowu zawsze się powinniśmy skupiać na tym, żeby szukać tej pierwotnej przyczyny. Więc tutaj jakby przechodząc pomału do końca mojego tematu, chciałbym zwrócić przede wszystkim uwagę na to, że jeśli nic za bardzo nie wiemy o tym naszym układzie nerwowym, bo to jest przede wszystkim nasze centrum zainteresowania, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, nasze dzisiejsze spotkanie, to nie będziemy się za bardzo skupiać też na jego funkcjonowaniu w naszym ciele. Wiecie co, ja sobie teraz zdałem sprawę z tego, że miałem was trochę pociągnąć za język i tak się rozgadałem, że prawie skończyłem. A wy nic mi nie przypominacie. No dobra. Tak myślę. Okej. Okay. No także dobra. Wrócę do... Zrobimy sobie pytanie, może jakaś taka sesja. Oczywiście, że tak. Tak, tak, tak. No dobra. To zróbmy sobie taką sesję Q&A. Może ktoś z was ma jakieś pytania? Czyli ja zawsze się włączone, tak? Jak coś? Super, cudownie. Bo ja mam mikrofon i jakby ktoś chciał, wiecie, zadać pytanie, może jakieś takie krępujące. A to dalej może je zadać tobie? Dalej o tym rzeźbieniu. To ja mam tu mikrofon i mogę tak podejść, profesjonalnie, jak taka, wiesz, pani. Aha. I wtedy ktoś zapyta, wiesz, ładnie będzie go słychać. No dobra. Niezły bajer. Może ktoś ma. Może ktoś się ze mną nie zgadza. Mogły być też bardzo krępujące, typu na przykład, czy ktoś na przykład, nie wiem, zrobił kupę Maćka na wizycie, po tym pracy jak bezpośrednio. Ja? Z jakiego narządu? Czekaj, nie było tego słychać. Dobra. Patrz, idę. Uwaga, to jest pytanie od Barbary. Panie doktorze, chciałam spytać, z jakiego najczęściej pan strzela narządu? My najczęściej strzelam z trzustki. Tak zupełnie serio, to chyba nie mam swojego jakiegoś ulubionego narządu, z którym najczęściej pracuję. To raczej wynika po prostu z potrzeby pacjenta. No i ta praca... Może to nawet wynika z tego, co mówiłem. Raczej nie jest ukierunkowane stricte w jakiś tam jeden narząd, a raczej w poprawę funkcjonowania znowu dosyć globalnie całości, więc te techniki są tak naprawdę bardzo mało specyficzne, których używam. Raczej po prostu staram się korzystać z
Raz, że z wnioskowania klinicznego, czyli z tego, co pacjent mi powie w trakcie już wywiadu i potem sobie staram się połączyć te kropeczki z sobą i wywnioskować, na którym poziomie ten problem może być. Czasami też pacjenci dostarczają badania laboratoryjne, z których może wynikać generalnie, z którego poziomu to jest. Jeśli mówimy o zaburzeniach hormonalnych, no to one tutaj mogą mieć miejsce zarówno gdzieś na poziomie głowy, ogólnie mówiąc, albo już i samego narządu. No i z kolei, jak wiecie, mamy też swoje narzędzia oparte o testy nerwowo-mięśniowe, które też dosyć precyzyjnie takie miejsca wskazują. Jakby ta wiedza, o której mówiłem wcześniej, to wnioskowanie kliniczne pozwala po prostu znaleźć to szybciej i wtedy to złożyć w jedną całość. Także chyba z jednego ulubionego narządu nie szczelam. Coś jeszcze by chciał? Jest próba, możliwość zaistnienia. Próba. Tak, Maćku, mówiłeś, że generalnie nie można dotknąć narządów, ale z niektóre można. A, tak. I które można? Które można? Pośrednio można chociażby gdzieś tam wątrobę. Nie jest to też do końca jasne, czy pęcherzyk żółciowy. Ja mam dosyć często wrażenie, że faktycznie tak. Część badań tutaj sugeruje, że to, co my wtedy dotykamy i co nam się wydaje, że bąbluje pod palcami, to jest dwunastnica. Można dotknąć sobie chociażby części macicy i to jest jak najbardziej realne. No i można dotykać przyczepów więzadłowych, znowu w taki pośredni sposób, po prostu czuć różnicę w napięciu i jakby w wybieranym luzie, jeśli już na przykład wiemy, że złapaliśmy sobie tą kreskę jelitową. Myślę, że z narządów to jest chyba wszystko, co udaje nam się w sposób taki możliwie namacalny jakby dotknąć. Okej, dobra, jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy, oczywiście żołądek. Żołądek, bardzo, bardzo ładnie czuć tą krzywiznę, większą zwłaszcza. Ją sobie można opłukać i to jest w ogóle częścią takiego zwykłego badania internistycznego, więc czuć, gdzie się ten żołądek kończy i on jest taką fajną bańką do dotknięcia. Było jeszcze jakieś pytanie, jest jeszcze jedno. Ja mam pytanie, czy spotkałeś się z jakimś niezrozumieniem na przykład ze strony lekarzy, gastrologów, czy w ogóle współpracujesz w jakiś sposób z gastrologami, no bo najlepiej kiedy praca, jakby cała terapia wisceralna jest też w jakiś sposób kontrolowana przez lekarza, prawda? Więc jak to wygląda w praktyce? Okej. Wiesz co, faktycznie dosyć trudno było znaleźć lekarza gastrologa, który byłby jakby zainteresowany czymś takim. Od niedawna z jedną panią doktor tutaj z Warszawy znalazłem taką nić porozumienia, która ma dosyć podobne podejście tutaj do mojego w tych sprawach i faktycznie gdzieś tam jakąś współpracę sobie zaczynamy. Dosyć dużo niestety osób jakby ze środowiska lekarskiego nie do końca wie nawet, czym się zajmuje taka zupełnie klasyczna fizjoterapia, a terapia wisceralna wydaje się tutaj być jakby czymś zupełnie niszowym, więc z dużą ilością lekarzy nawet na ten temat specjalnie nie rozmawiałem, więc staram się też jakby niespecjalnie tutaj dużo jakby takich informacji, kiedy wiem, że pacjent idzie do jakiegoś lekarza gastrologa, to jakby nie nakreślam na pewno tego, co się dzieje w sposób jakby taki nawet funkcjonalny, tylko ewentualnie przekazuję informacje o tym, że na podstawie takiego badania fizykalnego są, powiedzmy, wskazania moim zdaniem do zrobienia takiego i takiego badania i wtedy jakby nigdy nie spotkałem się z jakąś dziwną reakcją. Albo przynajmniej ona nigdy do mnie nie trafiła z powrotem. No. Dobra, to chyba tyle, tak? Jeśli tak. Fajnie. Mogło być brawo, może coś... Zaraz, bo jeszcze tutaj Wiola się chciała zapytać o coś. Idź do Wioli. To czekaj, muszę teraz mam mikrofon tutaj, ja muszę teraz się przytulić. Czekaj, uwaga. Tak, to... Czekaj, stary. Możesz tak. Nie. Może bez przesady. Nie wiem, czy moja żona będzie oglądała. Dobra, możesz mówić. Robak też. Jedziesz. No mówisz teraz. Tak.
Czekaj, już zapomniałam. Czy w takim razie jesteś w stanie, możesz nam powiedzieć, jak pracujesz z nerkami, skoro są otoczone otrzewną, z tyłu mięśniami? Okej. Znowu, w sposób taki dosyć pośredni, czyli raczej pracuję tutaj sobie z całym tym kontenerem. Akurat można wyczuć ruch nerki przez rozstęp między mięśniami grzbietu, dosyć blisko prostownika pod 12 żebrem, więc tam jest pewnego rodzaju różnica w napięciu. Przy jednej i drugiej stronie, jak pacjent bierze duży wdech, wydech, można sobie osłuchiwać też szmer z naczyń nerkowych po jednej, po drugiej stronie. To jest akurat raczej taka część bardziej diagnostyczna niż terapeutyczna. No i oczywiście sama praca z przeponą, z napięciem mięśni brzucha, mięśni dna miednicy, one już same w sobie będą się przekładały na to, chociażby przez przeponę, na to, jak się będą ruszały nerki, dlatego że to przepona jest przyczepiona do powięzi nerkowej, która je otacza. Więc sam fakt jakby zmiany napięć dookoła będzie powodował, że te nerki nam się zaczynają ruszać w prawidłowy sposób, a niekoniecznie ja muszę ją złapać i ją przesuwać na siłę w jedną, w drugą stronę. To tak czasami mi się kojarzy z taką sytuacją, jakby nam gdzieś utknął kabel pod drzwiami, nie? To tak jakbym ja go próbował na siłę wyszarpać. Każdy, kto próbował raz tak chociaż zrobić, to wie, że to się rzadko kiedy kończy sukcesem. Więc raczej staramy się poprawić to, co nam blokuje to miejsce, a nie samo miejsce, które jest w jakiś sposób uszkodzone, uwięźnięte, tak oczywiście mówiąc w cudzysłów. Odpowiedziałem. Dobra, dzięki. No okej. Okay. Chyba, że ktoś by coś tam jeszcze chciał powiedzieć. Pytania ogólnie były dobre, no nie? Albo chciał się przytulić. No, może nawet do Krzysztofa jak coś też się przytulać, on ma mikrofon już. Tudzież do Maćka, no nie? Jakby można sobie wybrać, no nie? To takie... Dobra. Jakby. Do Patryka też można się do przytulać. Do mnie też można się przytulać, ale już byłem przytulany przed chwilą. To za dużo niezdrowo, no nie? Słuchajcie, dobra, skończyliśmy sobie od... Ja mam schód. Ej, widzisz? Stoi tu, gdzie mi kazałeś, patrz. Dobra, już jest okej. Okay. Masz szczęście. Dobra, fajnie, bo udało nam się nawet trochę chyba przeczasem delikatnie. Minutę. Teraz za chwilę tutaj oddamy głos Krzyśkowi, który powie coś w ogóle. Rzecz z filmu, który będzie oglądać, to rzeczywiście premiera, bo nikt z nas go nie widział. To brzmi dziwnie, no nie? Ktoś go musiał robić. Zrobiła go Anastazja, której tutaj nie ma i wy po prostu tego filmu nie widzieliśmy. Nie wiem, czy go pieczę, jak on będzie wyglądał i co w ogóle tam będzie, więc tutaj będę miał fajną niespodziankę. Założycie pewnie też, że mamy takie beznadziejne tło, no nie? Pewnie ktoś się zastanawia tutaj ogonem i mówi, dlaczego i na takim tle, na tym prześcieradle robią, no nie? Dlatego, że tutaj nam się zmieniło logo i w trakcie tego filmu sobie tam zrzucimy to, bo to była taka niespodzianka, to nawet jak szkolenia były jeszcze niedawno, to cały czas było tutaj to wszystko ładnie zasłonięte, więc sobie zrzucimy to i zobaczymy, jak to wygląda. I chyba możemy przejść i oddać głos Krzyśkowi. Krzyś nawet coś fajnego powie, jak zwykle, albo i nie. Tak, coś fajnego powiem. Ta kamera mnie pewnie nie chwyta. Cześć Maciek, cieszę się, że to cześć. Mogę z tobą tutaj postać. Ja mogę z tobą uścić, jak chcesz, żebyś czuł się, nie czuł się samotny. Nie wiem, co powiedzieć, Patryk, o filmie, którego jeszcze nie widziałem, prawdę mówiąc. Ale miałem na niego piękny zamysł, żeby opowiedział troszeczkę o misji, o tym, dlaczego ta zmiana nastąpiła. I mam nadzieję, że ten film całkiem dobrze to tłumaczy. I tak naprawdę co? Po prostu go zobaczmy. A później ewentualnie możemy sobie podyskutować chwilkę. A później sobie po tym filmie możemy nawet podyskutować, jak już go zobaczymy, bo naprawdę to nie jest jakby fake, że go nie widzieliśmy. Ja jakby robiłem tylko korekcję do niego sekundę temu i go wyrenderowałem i nie było czasu, żeby go zobaczyć, bo nagrywaliśmy go w sobotę na Łodzi. Pewnie widzieliście na Instagramie to wydarzenie. I dlatego właśnie tak dynamicznie musiał być on zmontowany. Z tobą jeszcze nagrywałem narrację w poniedziałek, wysłanie plików, jakby nie było czasu po prostu tak dużo na montaż. Możliwe, że ostateczna wersja trafi w troszeczkę innej formie niż teraz jest to zrobione, więc jak ta ostateczna wersja będzie gotowa, to go wrzucimy na YouTube, więc wy po prostu widzicie naprawdę taką... Przedpremierowa... Taka wersja reżyserska. Dobra, lećmy z filmem. Mam nadzieję, że film się podobał. Zaraz odsłonimy nowe logo. W sumie Patryk je będzie odsłaniać. Mam wziąć drabinkę i to zrobić. Co będzie wyglądać dosyć kuriozalnie. Patryk weźmie drabinę. Masz mikroport? Możesz gadać w trakcie jakiejś głupoty.
Tak, w sumie proces rebrandingu tak na dobre rozpoczął się prawie że rok temu, co trzymaliśmy niejako w tajemnicy, a zrodził się on oczywiście z naturalnej potrzeby tego, że po prostu ta nazwa jest zwyczajnie nieaktualna. Przepraszam, że jest taka ładna. Starą drabinką. Możesz mówić, nie przeszkadzaj sobie. Nie, po prostu mnie to też jakby... Więc pieprznęliśmy to sobie graffiti na ścianie z nowym logo. I tak, rok temu się to wszystko zaczęło. Trzymaliśmy to niejako w tajemnicy. Zrobiliśmy do tego identyfikację wizualną. Po tylu latach po prostu prowadzenia działalności posiadaliśmy jakiś key visual, z którym ludzie by mogli nas kojarzyć. Uspójniliśmy nasz przekaz. Właśnie chciałbym, żebyśmy zdjęcie zrobili, ale już nie trzeba. I też wszyscy ludzie robią teraz zdjęcia. I też uspójniliśmy gdzieś tam właśnie ten wizualny przekaz. Dużo czasu z natury też pandemii poświęciliśmy na to, jaką dokładnie mamy misję, w którym kierunku chcemy iść. I to, co widzicie właśnie za mną, w sensie nie Patryk na drabinie, tylko to właśnie logo, to jest taka symbolika tego podsumowania tych wszystkich zmian. I ten dzień też jest taki, gdzie już jakby otwarcie możemy do was mówić, o co nam chodzi, dlaczego w taki, a nie inny sposób, bo wreszcie jesteśmy spójni i długo czekaliśmy na ten moment i mam nadzieję, że się po prostu to podoba. Nie jest łatwo z tym sufitem. Jeszcze przy okazji wam powiem o konkursie. Bo mamy konkurs. Do wygrania są zacne nagrody. Nie ma, jeszcze nie opublikował go. Patryk go jeszcze nie opublikował, ale za chwilę będzie na stronie neurostream.pl, czyli na tej stronie, na której się zapisywaliście na wydarzenie. I w sumie konkurs, sama idea konkursu jest prosta. Chodzi o zinterpretowanie naszego nowego logo na wasz właśnie sposób, ograniczając się do 500 znaków. I na tym polega konkurs. Na stronie internetowej neurostream.pl znajdzie się za jakieś 10 minut formularz do wysłania swojego opisu z imieniem i nazwiskiem, e-mailem. I nagrody. Patryk, pierwsza nagroda, bo to ty jesteś jakby... Mamy robotę. No to ja powiem o pierwszej nagrodzie. Pierwsza nagroda to kurs terapii nerwowo-mięśniowej w jakimś tam dogadanym przez nas wspólnie terminie. Druga nagroda. Nie, bo stwierdziliśmy jednak, zrobimy tak. Aha. Że tak. Jeszcze powiem, jakby dopowiem, o co chodzi z tym patternem tutaj, tym dynamicznym. Jakby właśnie chodzi o pewną dynamikę zmian, która się często dzieje. Tak jak z tym filmem. Jakby ja go nawet nie oglądałem, miał premierę, wszystko spoko. Zmieniliśmy zasady konkursu. Nie musisz mówić, o co chodzi, bo to jest przedmiotem konkursu. Ale i mówię o logos. I ten pattern właśnie symbolizuje pewną naszą dynamikę i tego, że często się zmieniamy, a jednak woda i inne te elementy mają oddawać spokój. To tylko tyle powiem. Także może powiedzieć Patryk o nagrodach. A mówisz, co trzeba zrobić w tym konkursie? Tak, że zinterpretować nasze nowe logo. Tak, czekamy, bo jeszcze nie mamy historii do niego dobrej. Więc czekamy, aż zrobicie to za nas. I potem będziemy mieli historię. Nie, no mamy historię. Napisać to samo, ale na 500 znaków maksymalnie. Tak, 500 znaków, więc taki dłuższy tweet, można powiedzieć, żeby tam nikt nie popłynął specjalnie za mocno tutaj. To miało być tak, że pierwsza nagroda terapia nerwomięśniowa kurs, druga nagroda terapia narządów wewnętrznych, czyli kurs Justyny Żyły, o którym za chwilę sobie pewnie pogadamy. I trzecia kurs masażu tkanek mokich, ale jakby na przykład się okazało tak, że ktoś, powiedzmy, na przykład wygrał i powiedział, że on nie chce iść na tenem, bo nie. Albo na przykład, bo był. O, też może by był, no nie? To po prostu pierwsza osoba wybiera sobie, co chce. Druga osoba wybiera, co to zostało. Trzecia osoba po prostu bierze albo nie. I koniec. Tak, jak coś, to na cele charytatywne może tam. Patryk, czy tam wszystkich słychać? Maćka nie była, nie, to nie jest strata specjalnie, także... Bardzo mi się w tym filmie podobało, jak po prostu pojawił się slajd z Maćkiem na hamaku i w uśmiech. I to było super, taki... A to też jest coś... Mięcie oczkiem, no nie typu, hej, patrzcie, z nami pracują mafiozi. No ale ja też ci powiedziałem, nie przebieraj się zajebiście, zdawaj, chodź. Tak, tak było. Więc Maciek, spokojnie, tak nic nie miałem. I dobrze, bo to wywołało uśmiech u ludzi i warto właśnie pokazywać taką... No przyszedłeś tak po prostu do pracy. Dzień jak codzień. Dzień jak codzień w żonobicy, w kwiatki. Dobra, więc jakby konkurs jest, także wbijacie sobie na stronę Neurostream i można sobie komentować. Jakby się okazało tak, że nie wiem, ktoś na przykład zapisał się na kurs terapii nerwomięśniowej
I wygrał, bo ktoś mógł być takie pytania typu, co teraz? Oddacie mi opłatę rotacyjną? Tak, oddamy tobie, tak, bo spokojnie. No problem, to jest poważna firma. Dobra, to co? Tak. Zostawiamy tutaj Justynę Żyłę z jej fantastycznym wykładem. Bo Justyny Żyły, to będzie wyglądała tak, że... Ja dam jej mikrofon teraz. Tak, ona chwilę popowiada, później mówi, że coś pokaże, a później na bazie tego, co pokazała i co powiedziała, plus na zasadzie jej doświadczenia i Maćka doświadczenia tutaj terapii wizralnej, zrobimy sobie panel dyskusyjny. Ja będę takim, wiecie, gospodarzem trochę, udam, że nic nie wiem na ten temat, nie dopytywał. Będę brał pytania od was, więc jest szansa przytulić się jak coś tutaj, bo ja będę miał mikrofon i będą wszystkie zajęte, więc możemy wam po prostu dać, tak? A jakby się okazało tak, że ktoś ma po prostu jakieś super rewelacyjne pytanie na przykład na YouTubie, to ja też mogę je przeczytać. I wtedy zrobimy sobie taki discussion na temat właśnie terapii wizceralnej, różnych podejść, dlatego że pomimo tego, że Maciek i Justyna pracują terapią narządów wewnętrznych, to na pewno jakby jest duża różnica w tej pracy. Tak mi się wydaje. Rząd daje taką dużą swobodę jakby, wiesz, pracy, interpretacji, technik, jakby wybierania tego, z czym zacznie pracować, typowania swojego ulubionego narządu, więc możliwości jest sporo i to sobie zrobimy. Więc możemy oddać Justynie głos. Możesz przyjść, Justyna, tutaj. Także. Idę. Chcesz siedzieć czy stać, czy jak? Co masz robić? Jesteś bardzo miły, dziękuję. Proszę bardzo. No dobrze, dobrze, no to zaczynamy sobie powoli. Słuchając wypowiedzi Maćka i kilku pytań, które się pojawiły, to chciałabym na nie odpowiedzieć. Nie, po pierwsze chciałabym powiedzieć o tym, że pacjenci, przynajmniej do mnie, powoli zaczęli przychodzić z wskazaniami dotyczącymi układu wisceralnego. I jest to moją wielką dumą i mam nadzieję, że jakby ta sytuacja w Polsce, oczywiście tam na świecie, ale bardziej w Polsce też będzie się dynamicznie zmieniać, ale no gdzieś pierwszą taką sytuację, gdzie przyszedł pacjent, usiadł przy biurku podczas wywiadu i powiedział: dzień dobry, ja mam problem z przepukliną rozworu wpustu żołądkowego i chciałbym, żeby pani mi tutaj pomogła. No oczywiście najpierw stanęło mi serce z radości, ucieszyłam się, a dopiero potem zaczęłam pracować, ale generalnie tacy pacjenci coraz częściej się pojawiają. No i oczywiście, no tam trzeba o tym opowiadać, trzeba o tym mówić, pisać artykuły, szerzyć wiedzę, ale no jak najczęściej, coraz częściej oni będą się pojawiali w gabinecie, no i właśnie w moim gabinecie. Takich sytuacji już jest bardzo dużo. Jeszcze jeśli chodzi o współpracę z lekarzami, to też mam taką miłą historię do opowiedzenia właściwie z tego tygodnia, tak, z poniedziałku, gdzie pacjentkę wysłała do mnie jedna pani doktor, która jest neurologiem w mniejszej miejscowości, więc jest takim neurologiem ogólnym od dzieci, od dorosłych, od wszystkich, bo prawdopodobnie w tej miejscowości jest dwóch neurologów w ogóle. No i właśnie wysłałem pacjentkę, której pojawiły się bóle już 3 lata temu w okolicy lewego podżebrzia. No i przyszła do mnie z całym pakietem wszystkich badań, ponieważ to była osoba poszukująca jakby przyczyny tych dolegliwości. Ten ból przez te 3 lata cały czas jej doskwierał. No i właśnie przykazanie od tego lekarza było takie, żeby no, ona później po tej terapii, po tej wizycie u mnie wróciła do niej, mówiąc, przekazując jakby lekarzowi, co jej było. No i to też było takie bardzo, bardzo fajne. Więc ci lekarze, oni się naprawdę otwierają i oni się pojawiają w gabinecie. Oczywiście jest cała masa takich lekarzy, którzy przychodzą na wizytę. No i potem nie wysyłają pacjentów, mimo tego, że dalej przyłażą. Tak, jakby korzystają tego samodzielnie, ale myślę, że to jest kwestia czasu, żeby się sami też na to otworzyli, żeby mogli takie 100% polecenie dać. No dobrze, ale generalnie ja tutaj miałam mówić o przeponie. Moim założeniem było, że będziemy rozmawiać o ważnym narządzie dla
terapii narządów wewnętrznych, ale trochę od drugiej strony, bo pod kątem jej sąsiadów, narządowych sąsiadów, czyli wątroby, żołądka, nerek oraz kręgosłupa. Pewnie o wszystkim nie zdążę powiedzieć, ale że później jest panel dyskusyjny, no to jakby liczę na wasze pytania. Co to? I twój pilocik. A ja mam dwa slajdy, no ale... Trzy, no, no dzięki. No więc tak jak mówię, mam nadzieję, że to co nie skończę jakby tematu, no to pojawią się później od was pytania, żebyśmy mogli sobie na nie odpowiedzieć. Mam też stół, więc praktyczne pytania też są mile widziane. Dobra, no to tak. Że mam prezentację, to na razie można ją tam trochę przygasić, ale puszczę, jak już przygotowałam, bo chciałabym zacząć od tego, co jest podstawą całej tutaj tej pogadanki, czyli powiedzieć kilka słów o przeponie. O przeponie jako narządzie, który jest bardzo ważny dla naszego ciała. Po pierwsze dlatego, że przedziela nasze ciało na dwie części, tak, na górną i dolną część, jednocześnie będąc jedną z funkcjonalnych przepon, tak? Czyli już mamy tutaj pierwszą funkcję samej przepony, czyli jako ta funkcjonalna przepona będzie dzielić nasze ciało na dwie części, klatka piersiowa oraz brzuch, oddzielać klatkę piersiową od brzucha, no i tworzyć oczywiście ciśnienie w jamie brzusznej. To jest narząd, który jest bardzo taki pilny i bardzo mocno i pilnie pracujący, ponieważ wykonuje około 20 tysięcy cykli na dobę. Nie wiem, czy o tym wiedzieliście, ale jak ja usłyszałam o tej ilości, jakby, że to jest naprawdę, jest tego sporo, więc jest to narząd taki bardzo pilne. Oczywiście samą sławę przepona nie zawdzięcza temu, że pracuje pilnie i w pocie czoła, ale temu, że wpływa w sposób bezpośredni bądź też w sposób pośredni na większość narządów jamy brzusznej, ale myślę, że mogę powiedzieć śmiało, że też klatki piersiowej, miednicy mniejszej, no i ogólnie dzięki temu na narządy ciała. W sposób bezpośredni oczywiście na swoich narządowych sąsiadów, tak? Tych, o których mówiłam, tą wątrobę, ten żołądek, kręgosłup, nerki śledzione, też płuca, no a w sposób pośredni przez te narządy sąsiadujące na kolejne narządy z nimi sąsiadujące i jeszcze kolejne i jest to też jakby minus, jest plus, że one pracują wspólnie, ale jest to też minus, ponieważ w ten sposób będą pojawiały się różne łańcuchy napięć, łańcuchy restrykcji, dzięki którym możemy mieć, a właściwie przez które możemy mieć występowanie dolegliwości w dużej odległości od narządu, który wymaga właśnie takiej głównej pracy, czyli jest taką naszą dysfunkcją pierwotną. Dobrze, to ta prezentacja jednak niech mi się przyda, niech się to ułoży, ta wypowiedź. Dobra, jest jedno słowo o przeponie, jak ona wygląda. Mamy trzy części. Ja sobie mogę przejść? Przechodzę, tak czy inaczej. Pierwszą to mamy część żebrową, czyli tylna strona mostka. Druga część to będzie część, przepraszam, mostkowa. Druga żebrowa, czyli dolne żebra, żeberka od 7 do 12. No i trzecia część, część lędźwiowa, gdzie mamy odnogi, przepony, które będą się ze sobą krzyżować. Tak? To terapeutycznie jest dla nas dosyć istotne, ponieważ pracując na prawej przeponie będziemy z tyłu szukać jej od strony lewej, tak? Przez to skrzyżowanie. Końcówka, środek ścięgnisty. No i tutaj też od razu mogę się odnieść do tych narządowych sąsiadów, czyli odnogi, przepony, które znajdują się na L1, L2, L3 będą też zahaczały, będą też sąsiadem bezpośrednim z nerkami. Czyli zaczynając pracę z nerką, możemy jednym z punktów kontaktu, też było pytanie o techniki na nerki, więc od razu też odpowiadam, jak ja to robię. Okej. To jednym z punktów kontaktu właśnie będzie okolica L1, L2, gdzie będę przykładała dolną kompresję. Tak, możemy to pokazać bez problemu. Ale no to tutaj będziemy mieć jedną rzecz, a drugą rzecz w odniesieniu do kręgosłupa, to tutaj mamy fajny slajd o tym, jakie są rozwory przepony. Tak? Pewnie wszyscy wiemy, że przepona będzie miała trzy dziury w sobie, trzy rozwory, w których będą przechodzić główne
główne naczynia i będziemy mieć tutaj rozwór dolny, czyli na wysokości TH11, TH12, tak, bo będziemy pracować na kręgosłupie, więc ten segment będzie dla nas istotny. Na jakim segmencie jesteśmy, jest dla nas istotne. No więc mamy tutaj aortę w tej dziurze, w tym rozworze i przewód piersiowy. Dwie super ważne rzeczy. Kolejny segment to jest TH10, przełyk, nerw błędny i prawy nerw przeponowy oraz ostatni na TH9 to jest żyła główna dolna i lewy nerw przeponowy, oczywiście ze splotu szyjnego C3, C5. Mam tam jeszcze jeden slajd. Zapomniałam o nim. I to jest slajd, który jest rzutem z góry. Pierwszy otwór dla aorty, drugi otwór dla przełyku i spółki, tak? Czyli tego nerwu 10 i nerwu przeponowego, no i otwór żyły głównej, dolnej i nerwu przeponowego. Myślę, że to jest dobry moment, żeby sobie właśnie zrobić technikę, taką praktyczną, po prostu technikę, jak to w gabinecie, dla przepony w odniesieniu dla kręgosłupa. Także moja modelko, jeśli pozwolisz. Dasta? Dasta. Dasta, chodź. Dobra. I proszę, połóż się. Witamy. Połóż się na boku, tyłem chyba do ekipy, tak? Czyli na prawym boku. Jeśli chodzi o... Możesz być troszkę bliżej do mnie? O, dzięki. Jeśli chodzi o zmianę tkliwości tkanek, zmianę napięcia tkanek, można powiedzieć w cudzysłowie blokad kręgosłupa, które będą pojawiać się na tej wysokości, to możemy wykonać bardzo prostą, ale też skuteczną technikę właśnie drenującą te obszary od TH9. Właściwie będzie nas interesować do TH12, ale możemy zacząć sobie trochę wyżej, możemy też zacząć niżej, bo od nogi przepony one nie kończą się na wysokości trzeciego kręgu lędźwiowego, tylko czasami schodzą nawet do samej kości krzyżowej, do miednicy. Żeby to zrobić, to jest taka wdzięczna technika, jeśli chodzi o pokazy takie w internecie, ponieważ łatwo jest ją przekazać i łatwo ją wykonać. Generalnie najważniejsze jest to, żebyśmy trzymali sobie chwyt pomiędzy naszym kłębem i kłębikiem, tak? Czyli tutaj będziemy chcieli ułożyć nasze wyrostki, nie nasze, tylko naszej pacjentki wyrostki kolczyste. No zaczynając, chodź jeszcze bliżej, dobra, ustawiam sobie pacjentkę, żeby była w miarę stabilnie. No i poszukujemy na początek dziewiątki, nie? No to trzeba by było być w miarę precyzyjnym. Nie rozbieram, Justy, no bo jest was tu dużo, to jakby możecie sobie... Ty chcesz? Myślę, że tam wszyscy sobie są w stanie wyobrazić kręgosłup, ale ogólnie ja pracuję nie pracuję przez ubranie. Nie wiem jak tam wy, to też może być jakieś pytanie albo jakiś temat do panelu dyskusyjnego, bo jest część osób, która pracuje w ubraniu, a część osób prosi o to, żeby jednak pacjent przygotował się do wizyty i miał jakieś tam w przypadku kobiety biustonosz i no po prostu bieliźnie. Dobra, szukamy sobie siódemki. TH7 będzie na wysokości dolnego kąta łopatki, więc już wiem, że muszę być nieco niżej. Tu jest 7, 8, 9 i układam dłoń tak, żeby właśnie ten wyrostek kolczysty był po środku mojej dłoni. Drugą ręką będę przykładała kompresję, tak? I będę znajdować się na mostku. I moim zadaniem będzie wprowadzenie kręgosłupa wyprost. Nic prostszego. To jest technika, która jest całkiem przyjemna dla pacjenta. I idę segment po segmencie. Kiedy czuję, że w jakimś segmencie mam trudność, ten ruch nie jest taki swobodny jak w segmencie powyżej, no to zatrzymuję się i drenuję sobie troszkę dłużej, na przykład tutaj. Tak, jesteśmy na przełyku, też można myśleć nad tym, gdzie jesteśmy, żeby tak przy okazji. Dobra. Możesz oddychać. Dzięki.
To zawsze pomaga. Praca na wzmożonym wdechu i wydechu tutaj nie jest konieczna, a propos, ale pacjent może swobodnie brać sobie oddechy. Dobra, mamy względnie uwolnione, czyli ruchomość w każdym z tych segmentów jest podobna. No i w ten sposób mamy załatwioną jedną z okolic, czyli okolice kręgosłupa. Połóż się proszę na plecy i relaksuj się, ja powiem wstęp do dalszej części. Dobra? Fantastycznie. Jakby moim celem trochę na dzisiaj jest to, żeby Wam pokazać, że ta praca z technik terapii narządów wewnętrznych jest dosyć prosta, logiczna i intuicyjna, tak? Czyli bo często zadaję, jakby dostaję pytanie, czy to nie jest szkolenie, które jest trudne, czy to nie są techniki, które są bardzo skomplikowane. Otóż nie, jak widać, wystarczy połączyć kilka faktów anatomicznych, a później po prostu wykonać diagnozę i wykonać te techniki. Dobra, i większość pewnie terapeutów i osób pracujących z ciałem powie, że oni pracują z przeponą, no bo przepona jest jakby sztandarowa i była taka moda na przeponę, gdzie wszyscy pracowali tylko na przeponie. Ta moda trochę się skończyła, ale dalej te techniki zostały w naszej kieszeni fizjoterapeutycznej. No i słusznie, i większość tych technik to są techniki globalne, które pasują do wykonywania leczenia w dysfunkcji wdechowej, tak? Czyli wtedy, kiedy przepona schodzi sobie swobodnie do dołu, tak? I łatwiej jest jej zejść do dołu, ale ma problem z wstępowaniem. No bo musimy powiedzieć o tym, że przepona oprócz tego, że prawa jest troszeczkę wyżej ze względu na wątrobę, to są 1-2 cm wyżej, lewa jest nieco niżej, to ona się oczywiście porusza, tak? Zgodnie z naszym rytmem oddechowym, z wdechem i wydechem. Ta odległość jest dosyć duża, bo możemy się tam mniej więcej określić na czwarte żebro do żebra szóstego. I jeśli chodzi o te dysfunkcje, to tak myślę, że w 90% dysfunkcji pojawiających się w gabinecie, no to będą dysfunkcje właśnie, gdzie przepona będzie łatwo schodzić, ale trudniej będzie się jej wchodziło. Nie? To całkiem też logiczne. Zaledwie 10% dysfunkcji przepony to będą dysfunkcje, w której przepona będzie zatrzymywała się u góry i będzie jej się trudniej schodziło. Zazwyczaj te dysfunkcje, one pojawiają się wtórnie, czyli musimy mieć coś, co blokuje przeponę do tego, żeby zeszła. Na przykład mogą w jamie brzusznej pojawić się gazy. Tak pierwsze, co mi przyszło do głowy. Oczywiście można na niej wtedy pracować i są na to techniki. Z tym, że no, musimy mieć taką świadomość, że to jest praca wtórna, tak? Czyli będzie tylko i wyłącznie wspomaganiem pracy na dysfunkcji pierwotnej, na przykład na tych wcześniej wspomnianych gazach. Jeśli chodzi o częstsze dysfunkcje i to, czym chciałabym się zająć, no to możemy powiedzieć tutaj o dysfunkcji, w której przeponie łatwiej się schodzi, ale trudniej się wchodzi. I te wszystkie globalne techniki są super, ale fajnie by było zastanowić się nad tym, co to znaczy. Jakby możemy sobie rozdzielić całą tą pracę na co najmniej dwa stopnie. Pierwszy stopień, kiedy ona schodzi i wchodzi, trudniej się jej schodzi, łatwiej się jej wchodzi, ale nadal ta praca jest zachowana, tak? Albo drugi stopień, już troszeczkę gorzej, kiedy ona schodzi i bardzo trudno jej się wchodzi, tak? Czyli praktycznie ona nie porusza się do góry. To może dawać bardzo dużo dolegliwości. Na przykład dolegliwości kobiece. Tak, czyli możemy powiedzieć, że prawa przepona u Justy sobie schodzi, napiera na prawe, w ogóle napiera na wszystko, tak? Powiedzmy, że schodzi sobie do dołu po kolei, tworząc ciśnienie i kompresję na wszystkie narządy wewnętrzne, schodząc aż do miednicy, to może powodować, że no, w miednicy będzie troszeczkę słabsze krążenie, tak? Krążenie oczywiście krwi oraz krążenie limfy ze względu na kompresję, czyli
zwykły ucisk. Generalnie całą ideą pracy na narządach wewnętrznych jest to, żeby likwidować napięcie, a właściwie poprawiać ukrwienie, tak? Bo każde napięcie będzie powodowało zmianę, a właściwie ograniczenie tego przepływu krwi, tak? Czyli przepływu krwi, a też limfy. Czyli w momencie, kiedy my będziemy mieć kompresję, która schodzi nam nawet z poziomu przepony, tak, to możemy powiedzieć, że będziemy mieć problem z na przykład dostarczaniem hormonów do jajnika, co może ograniczyć w 50% płodność. W 50%, no bo prawy jajnik nie będzie prawidłowo funkcjonował, a lewy w dalszym ciągu funkcjonuje prawidłowo, czyli mamy już zmianę o 50%. Albo coś bardziej prozaicznego i obopłciowego, czyli na przykład przepona może naciskać nam na lewe zagięcie okrężnicy śledzionowe, następnie naciskać, czyli opuszczać, tak, bo ja mówię naciskać, ale mówię o tym, że będzie kompresować to zagięcie, następnie będzie kompresować esicę, dając nam po prostu zaparcia. To są raczej proste mechanizmy. Tu naciska, opuszcza, kąt się zamyka, esica dostaje konkretny napór i pojawia się zaparcie. Albo też może być taka sytuacja, że mamy kobietę ciężarną i ta dysfunkcja przepony, która będzie schodziła, będzie cały czas zatrzymana w dole, będzie blokowała rotację płodu. Oczywiście no to wszystko są techniki, więc to nie jest jakaś patowa sytuacja. Dobrze, w takim razie pokazuję, jak sprawdzić, czy to jest dysfunkcja po pierwsze pierwszego, drugiego stopnia, albo zatrzymamy się tylko na drugim stopniu, a pierwszą sobie zostawimy na panel. I od razu pokażę Wam technikę, którą można wykonać w celu uruchomienia pracy przepony. Po pierwsze, układamy sobie palce poniżej kątów żeber. Kciuki są na wysokości wyrostka mieczykowatego, ale nie wchodzą na niego, bo tam mamy splot słoneczny, więc to jest okolica, której nie uciskamy. No i najpierw obserwujemy sobie, jak ta przepona w ogóle się zachowuje. Czy ona zaczyna pracować, czy ona schodzi do dołu i wchodzi do góry, czy wchodzi równo, czy nie. Mhm. Dobra, no i powiedzmy, że lewa strona nie jest, tak ogólnie. Nie wiem, czy, bo założyłam, że będziemy szukać żołądka, więc powiemy, że tak jest, ale u ciebie jest akurat prawa strona, więc później ci po prostu zrobię terapię. Fantastycznie. Żeby nie było, że jesteś tutaj stratna na tym pokazie. Kiedy będzie ona schodziła do dołu, to lewa strona będzie schodzić do dołu szybciej, tak? Czyli ta przepona, której łatwiej się schodzi, będzie maszerowała do dołu szybciej, tak? W ten sposób, przy wdechu. Mogę poprosić też pacjentkę, żeby wykonała pogłębiony wdech, żeby upewnić się, czy mam rację. Tak, mam rację, to jest prawa strona. To jest prawa strona, ale zakładamy, że właśnie lewa strona będzie schodziła do dołu jako pierwsza, czyli łatwiej będzie jej się schodziło. Następnie sprawdzam sobie kąty żeber. Czyli układam ręce na samych kątach żeber i sprawdzam, który pierwszy będzie się otwierać. W przypadku dysfunkcji pierwszego stopnia, czyli kiedy ta przepona schodzi i wchodzi, to będzie otwierać się pierwsze żebro po stronie dysfunkcji, a jeżeli będziemy mieć dysfunkcję drugiego stopnia, no to mamy taką sytuację, że ten kąt żebra jest cały czas otwarty, po prostu. On jest cały czas otwarty, przepona jest cały czas w dole. Jeszcze jeden test w leżeniu, który może nam pomóc upewnić się, czy to jest to, czy to jest dysfunkcja przepony, to jest sprawdzenie, jak pracuje mięsień poprzeczny brzucha. Wyznaczam sobie granicę mięśnia prostego brzucha, układam się do boku. Proszę pacjenta o wdech i wydech. I ta strona, która nam szybciej opada, to będzie strona dysfunkcji. Tak, strona bez dysfunkcji będzie dawała opór.
Mogę też sprawdzić, jak zachowuje się tylna strona przepony, czyli od nogi przepony. Mogę poprosić pacjentkę, żeby sobie usiadła. Usiądź sobie tyłem tutaj do ekipy, to będzie lepiej widać. I tak jak powiedziałam wcześniej, to od nogi przepony będą się krzyżować. Czyli jeżeli ja cały czas dążę do tego, żeby zrobić na pokazie dysfunkcję lewej strony, to powinnam poszukiwać i spodziewać się, że ta dysfunkcja od tyłu będzie po prawej stronie, prawda? Bo one są skrzyżowane. Ale oczywiście sprawdzam obydwie strony. Poszukuję tego miejsca, w którym będziemy mieć, będziemy przykładać ucisk. To miejsce nazywa się polem Greenfelda i znajduje się, może pokażę na razie na tą stronę, bo chyba będzie lepiej widać. Znajduje się blisko kręgosłupa. Jak je szukamy? Prosimy pacjentkę o lekkie zgięcie boczne i zgięcie. Poszukujemy dolnych żeber. Po tych dolnych żebrach schodzimy sobie do mięśni przykręgosłupowych, tak? Czyli wyznaczam granicę mięśni przykręgosłupowych i szukam miękkiego miejsca pomiędzy mięśniem przykręgosłupowym a mięśniem czworobocznym lędźwi. Nie liczy się tutaj siła docisku, ale jego kierunek, tak? Mój kierunek będzie bardziej dokręgosłupowy. I szukam dyskomfortu albo szukam bólu. Z jednej i z drugiej strony sprawdzam. No i teraz pacjentka powinna powiedzieć, że tutaj czuje ten ból. Jeśli chodzi o terapię, bo już można przejść jakby bezpośrednio do terapii, bo mamy tylko 5 testów, które może nam powiedzieć o dysfunkcji drugiego stopnia, czyli tego oddechu normalnego, która strona schodzi jako pierwsza, oddechu pogłębionego, znowu to samo, patrzymy, która strona będzie wędrowała do dołu jako pierwsza, otwarcia żeber, tak, czyli żebro otwarte już będzie stroną dysfunkcji, na razie składa się to w całość, bo na cały czas jest u dołu i sprawdzamy sobie mięsień poprzeczny, następnie odnogę od tylnej strony. No i mamy pełną diagnostykę od każdej strony przepony już sprawdzoną. Jeśli chodzi o terapię, najpierw powinniśmy wykonać sobie terapię od nogi przepony. Nie robimy tego inaczej jak w technice jakby diagnostycznej, czyli jak ja już sobie sprawdziłam, że tutaj pojawił się ból, zgięcie. To proszę pacjentkę, żeby się rozluźniła. Delikatnie kieruję ją na siebie w stronę wyprostu, no i uciskam przez około 90 sekund lub do ustąpienia dolegliwości bólowych. Pierwszy punkt spełniony. Następnie proszę, żeby pacjentka położyła się na boku lewym. A nie, bo jeszcze musimy znaleźć... Jeszcze jest dobrze. Okay. Musimy znaleźć sobie... Nie. Kładziesz się na plecki. Jeszcze szukamy sobie żołądka przecież, bo cały czas będziemy po stronie lewej. No i jak mamy taką sytuację, że pracujemy sobie z tą dysfunkcją, gdzie będziemy poszukiwać jakby kontaktu pomiędzy żołądkiem a przeponą, tak? Bo ona schodzi do dołu i żołądek przez to, że będzie cały czas w kompresji przez przeponę, może dojść nawet do tego, że on będzie w przyszłości w ptozie. Czyli my chcemy przez żołądek, przez krzywiznę większą tego żołądka, będziemy chcieli odbudować prawidłowy ruch. Mam slajd. Matka wszystkich nauk ścisłych, anatomia. I czego my będziemy szukać? Będziemy szukali sobie krzywizny większej, czyli tej części. Ogólnie z żołądkiem sprawa nie jest taka prosta, jeśli chodzi o jego położenie, bo raz znaleziony to nie znaczy, że jest już znaleziony do końca życia, ponieważ o każdej porze dnia i nocy u każdej osoby on wędruje tak, że no może być w różnych miejscach, może być bardzo wysoko, a może być rozciągnięty jak skarpeta aż do miednicy mniejszej. Generalnie mamy dwa miejsca, które są względnie stałe. Pierwsze to jest wpust, który będzie na wysokości 7 żebra, no i odźwiernik, który na razie nas nie interesuje. To potem by nas interesowało już na kursie. Więc szukamy sobie wpustu, a następnie szukamy przez wpust krzywizny większej. W drugą stronę byś się położyła, co? Czyli w końcu w dół? Czy... Nie, głowę tu. Głowę tu. To będą widzieć, bo tak sobie myślę, że tylko ja to widzę, co? W stronę przodem? Czy... I na plecki. Plecki. Mhm.
Dobra. W poszukiwaniach najlepiej jest stać od strony żołądka, ale na potrzeby tutaj pokazu to będę stała od strony przeciwnej. Czego my szukamy? Tak? Na początek będziemy szukać tego wpustu, czyli on będzie znajdował się tu. Tak, tu mamy siódme żebro. Podkładam sobie kciuk. Możesz trochę nogę ugiąć, żebym miała mniej napięcia. Podkładam kciuk, którym będę stabilizować wpust, a następnie drugą ręką, musisz pokazać kawałek brzucha, bo to się nie uda. Chciałam cię nie rozbierać, ale sorry. Stabilizujemy kciukiem, a następnie drugą ręką będę poszukiwała pociągań. O co tu chodzi? Chodzi o to, że w momencie, kiedy trzymam górną część tego wpustu, sorka, trzymam tu i w momencie, kiedy będę pociągać, to cały czas przez żołądek, to cały czas będę czuła napieranie na mój palec, który trzyma i stabilizuje wpust, nie? Czyli ja go trzymam i on za każdym razem będzie pociągany, ja to czuję na mojej prawej dłoni. Kiedy będę poza żołądkiem, to tego pociągania nie będę czuła. Tak, tak jak bierzemy za koszulkę, czyli łapię tutaj i póki jestem na koszulce, to to czuję, a jak już nie jestem na koszulce, to tego nie czuję. Hmm? Proste. Bardzo sprytne. Anatomia prosta rzecz. Więc czuję pociąganie. Nie zjadła dzisiaj za dużo, bo już nie czuję pociągania. Układam sobie rękę. Mogę to sprawdzić jeszcze testem opłukiwania, tak? Czyli szukam dźwięku pustego przy żołądku. No ale jest okej. Okay. Układam dłoń na wysokości krawędzi większej i proszę pacjentkę, żeby obróciła się na swój lewy bok. Blisko mnie bądź. Nie zawsze. Dobrze. Podkładam jej poduszeczkę, podkładam jej coś pod wcięcie w talii. Połóż się bardziej na boczku, tak? Wyobrażamy sobie, że tutaj te wszystkie gadżety umilające terapię są, a następnie mogę mechanicznie prowadzić przeponę w stronę lewego barku przez żołądek, tak? Czyli odbuduję kontakt pomiędzy żołądkiem a przeponą. Tutaj możemy się posłużyć wdechem i wydechem. Wdech i wydech. Przesuwam się do góry. Wdech. I wydech. Jeszcze raz. I wydech. To będzie ostatni, bo tutaj i tak nie było dysfunkcji. Co ja robię? Przesuwam się za pomocą nasady mojej dłoni coraz wyżej i coraz wyżej. Na plecy się połóż. Mogę to zrobić jeszcze inaczej. Mogę poszukać sobie krzywizny. Tu już muszę stać od tej strony. Mogę poszukać krzywizny. Ugnij nogi, proszę. I wykonać technikę globalną. Albo przez sam żołądek, wdech i wydech. Czyli robię to samo, ale w leżeniu na plecach. Wdech i wydech. Albo skompresować w ogóle żołądek. Przez wszystkie narządy robiąc technikę globalną dla całej jamy brzucha. Tak? Czyli wtedy układam się dużo niżej. Od dołu mam kompresję przez moje ręce, przez moje palce, od boków również, a górę załatwiam w ten sposób, że proszę pacjentkę, żeby wykonała zgięcie. Czyli ona też będzie mi kompresować górną część ciała. Wdech i na wydechu głowa, broda do mostka. I wdech. I wydech. I jeszcze raz. Ostatni i wydech. Dobra. I to by było na tyle. Można wykonać jeszcze technikę harmonizacji kopu. No to dobra, to jeszcze jedną wam pokażę. Ostatnia to jest. Jak już skończymy całą pracę, możemy poprosić pacjentkę o to, żeby jedną rękę ułożyła w odwiedzeniu z rotacji zewnętrznej. Nogę z drugiej strony, od strony dysfunkcji ręka, od drugiej strony noga i zharmonizowała sobie kopuły, prawą i lewą. Proszę, odepchnij mnie. Ręką też. Dobra, podłóż sobie dłoń pod głowę.
Nie tu, nie tu. Tą, o tą. Tą. Dawaj. Dobrze. Od dołu. Dobra. I teraz rozciągnij się. Dobra, szeroko. Okej, okay, już. No i my wracamy. Ważne, żeby to był ruch bierny. I pacjentka już ma odbudowany kontakt, żołądek kontra przepona i może oddychać swobodnie. Oczywiście pamiętamy o tym, żeby zadawać też ćwiczenia, żeby pokazywać ćwiczenia, jeśli chodzi o autoterapię, tak, ćwiczenia oddechowe pacjentom, no i też opowiadać o zdrowych nawykach. Mam jeszcze czas na jakieś inne? Już nie? Dobra. No dobra, możesz ale iść nie, albo usiąść. Nie żegnamy się z tobą, no nie? Tylko sobie usiąść wygodnie, bo może się jeszcze tutaj nie, przydasz. Nie, chyba nie przyda się. Znaczy, nie wygląda nie. Nie, 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 to jest tu teraz, no nie? Zna się przyda jeszcze kiedyś. Mam nadzieję. Zależy, która, just and just. Tak. Jak coś, to mi zawołacie po prostu. Dobrze. Maciek, podkreślam cię, także nie ma przeklinania teraz. Dobrze. Jesteś na wizji. Wcale nie jestem, mam wyłączony mikrofon. No. Krzesełka, Krzysztof. Tak, to trzeba zabrać. Może tak, o. Tak? No może tak. Zmory. Nie? Już czekaj, krzesełka muszę sobie wziąć i zaraz to ogarniemy ładnie. My tu wyżej. No cze. No dobra. Nagadałam się, czekam na falę pytań. Gra do bicia. No wysiedźcie, tak? A już będę niżej. Nie, to będzie głupio wyglądać. Tak, a mnie może tamten mikrofon na mnie być? A czy mikrofon? No, zrobię tak jak wiesz, prawidłowo się wyrobi. A da się obniżyć stół? Nie, bo nie jest podłączony. Nie jest podłączony. A to jest problem? Ja mogę być niższy, mi to nie przeszkadza. Właściwie jesteśmy prawie jednego wzrostu. Tak, o. O, jest super. O, elegancko. Ja w ogóle, słuchajcie, zdałem sobie sprawę. Czekaj, muszę jakoś. O, idealnie. Zdałem sobie sprawę, że my dwie osoby, które zajmują się terapią, no i teraz co wiesz, jak musicie się bić. Walka teraz będzie. No i mega. Co? No i mega, dawaj. Możemy na przykład zacząć od tego, na przykład Maciek powie na przykład, dlaczego terapia bistralna nie działa, czy nam będzie się bronić. I ty jesteś moderatorem tej... jak ja zawsze wygrywam urokiem osobistym, więc no tak, to, ja tak, się tak, nie biję. To prawda. Maciek, jesteś przegrany. Nie, jest okejka. Patrząc na twój film, dobra, wcześniej wszystko spoko. Fajnie, bo nie dostaliśmy żadnego ciekawego pytania na YouTubie jak coś. Jeszcze, ale to jeszcze... Wiecie co? Dzięki. Tak, ale nic straconego. Może jeszcze to się uda za chwilę coś zyskać. Nie wiem, gdzie zostawiam telefon. Gdzieś pewnie tam jest. Erwin rzucił. Nie, no żartuję. Podobyś mi? O, super. Słuchajcie, no bo teraz tak. Ja myślę, że z tych wykładów wybrzmiała pewna rzecz, że jakby, powiedzmy, to jest proste. Jakby to wszyscy robią. I na przykład... Z tym drugim to bym się nie zgodził. No ale też nie. Już się zgadzamy. Wszyscy robią, ale nieświadomie, no nie? Jakby, bo każdy pracuje na przykład z przestrzeniami międzyżebrowymi, no nie? A to jakby, wiesz, dalej w konsekwencji pracujesz poniekąd z płucem, tak? Czy pracujesz z mięśniami pochyłymi, a to też znowu, tak? Wpływamy na płuca. No. Czy pracujemy z mięsiem biodrowym? No kto nie pracuje z mięsiem biodrowym? Jak ktoś pracuje manualnie, to... No nie da się tego rozdzielić, no. Raczej pracują. Czy gdzieś tam z opozycji pachwinowego? Dobra. Bo myślę, że mamy taki problem, jak na przykład mówi się o terapii bisteralnej, to na przykład ludzie mówią, ok, ale ja na przykład nie mam takich pacjentów. O, nie? Dokładnie tak. Z tego tutaj na przykład wykładu Justyny wybrzmiało to, że ok, dobra, przepona kręgosłup. No, takie najprostsze, pierwsze. Możecie wytłumaczyć jakiś na przykład inny, jeden Maciek, jeden Justyna, jakiś taki przykład typu klasyczny problem w gabinecie fizjoterapii, który nie jest stricte wisceralny, ale jest duża szansa, że można rozwiązać go przez pracę z jamą brzuszną, albo jakoś inaczej, wisceralnie. Dobra. Pierwszy chcesz być? Dawaj. Mogę być. Moim zdaniem większość problemów w obrębie kręgosłupa piersiowego to są raczej problemy odniesione do trzewi. Jak nawet przyjrzymy się troszeczkę biomechanice klatki piersiowej i tego odcinka kręgosłupa, no to szczerze mówiąc tam mało co się potrafi nam zepsuć, chyba że mamy bezpośredni uraz klaty. Wiemy, że jakieś incydenty dyskowe tam się zdarzają naprawdę ultra rzadko. Złamania generalnie tak samo. Więc u większości osób, które
cierpią na różnego rodzaju gdzieś problemy z bólem między łopatkami, z przejściem piersiowo-lędźwiowym, no to raczej po prostu z badania, czy właściwie najpierw z wywiadu, można się dowiedzieć, że te osoby mają problemy takie współtowarzyszące stricte trzewne. No i jednocześnie już jakby w samym badaniu fizykalnym później pacjenta bardzo łatwo znaleźć po prostu te zależności. Wiemy, że tutaj mamy do czynienia raczej albo z wtórną zmianą biomechaniki, no bo zawsze jeśli będziemy mieli jakiś problem w obrębie trzewi, no to będziemy inaczej troszeczkę ustawiać to nasze ciało w przestrzeni. No i druga sprawa, co już mam nie mówić? Nie, bo ja tak sobie wiesz, wiem się to. Nie wybijaj go. Mogę sięgnąć, to nie? No dobra, i druga sprawa, dzięki Patryk, to oczywiście taka, że możemy mieć segmenty zmienione czynnościowo. Tak? Czyli to problem, który jest autonomiczny, przerzuca nam się na problem trzewny, a ten z kolei wywołuje nam problem bólowy w odcinku piersiowym. Więc to jest takie generalnie nagminne, bo no myślę, że duża część pacjentów, którzy do mnie trafiają, przychodzą jakby stricte z problemem właśnie tutaj. Z bólem gdzieś między łopatkami, w ogóle z kręgosłupem piersiowym. Tak, to może przekonać dużo ludzi, dlatego że... Że takich pacjentów realnie mają. Tak, mają pacjent z bólem kręgosłupa piersiowego, tak. Standard, tam z bólem gdzieś tam między łopatkami. Jednocześnie, a jakby okej, tam rzadko rzeczywiście jest mechaniczna dysfunkcja, tak? Mechaniczne, gdzieś to podrażanie korzeń nerwowych w przeciwieństwie do obszaru lędźwiowego i szyjnego ewentualnie, tak? Dobra, czyli ból lędźwiowy, ból piersiowy, ty nie możesz wziąć szyjnego jak coś. Nie musisz mieć okręgosłupa szyjnego, musisz wziąć coś innego. A chciałam. Nie, właśnie. Czytam. Dlaczego nie szyjnym? Nie, bo kręgosłup już świetnie jest okej, okay, no dobra, przekonaliście mnie, kręgosłup. Generalnie ma chciałam powiedzieć, że nie ma czegoś takiego, że pacjent przychodzi i mówi, że tylko boli go kręgosłup i nigdy nie miał żadnej dysfunkcji jakby współtowarzyszącej, ani nie ma jej aktualnie. Tylko wydaje mi się, że bardzo często jest tak, że my po prostu o to nie pytamy. I osoby, które nie pracują wisceralnie, to po prostu tego pytania zwyczajnie nie zadają. Jak tam kondycja twojego brzucha, jak tam, no generalnie nie zadają jak pytania. Tam kółko, czy są gazy, no dokładnie, czy wzdęcia, zaparcia, biegunki i tak dalej. Nie, no, nie pytają, tak? Ja mam już taki protokół, w której po prostu mam regułkę i zadaję te podstawowe pytania. Często zdarza się tak, że pacjenci oczywiście patrzą na mnie jak na wariatkę, jakby w imię czego to pytanie zostało zadane, ale ja im tłumaczę, tak? Mniej więcej oczywiście w dwóch zdaniach, bo nie widzę sensu, żeby wykładać im całą anatomię, ale tłumaczę im, że może to mieć, że mogą to być bóle po prostu przenoszone z brzucha. I tak, kręgosłup pojawia się bardzo często. Jest on chyba takim sztandarową dysfunkcją, przy której nawet chyba się zdarza często, że nie zaczynam od diagnostyki kręgosłupa, tylko zaczynam od diagnostyki tego, co się dzieje w układzie narządów wewnętrznych. Ale też czasami jest tak, że po prostu to jest strukturalna sprawa. No, nie zawsze jest tak, że to jest tylko i wyłącznie wisceralne, więc mamy pacjentów takich i mamy pacjentów takich. No ważne, żeby potrafić poradzić sobie z obydwoma. Ale też chciałam powiedzieć, odpowiadając konkretnie na pytanie, że chyba barki mi przyszły do głowy jako drugie po kręgosłupie, tak? Czyli no, bóle barku prawego oraz lewego w odniesieniu do żołądka oraz wątroby, no to są chyba najbardziej takie sztandarowe po kręgosłupiku. I ja jakby w mojej praktyce takiej gabinetowej zawsze robię tak, że pracuję oczywiście z dysfunkcją pierwotną, czyli jeżeli wychodzi mi w badaniu rzeczywiście to jest dysfunkcja, nie wiem, żołądka, o którym to mówiliśmy przy okazji pokazu, no to pracuję na tym żołądku i zajmuje mi to 98% czasu terapii, ale na ten koniec, na te 2%, dokładnie. Okej. Okay. Albo tam coś innego. No i spoko, ale te dwie ostatnie minuty po prostu rakieta, nie? Najlepsze. Tak, i one mi pomogły. Ale czy to ma dla nas jakby duże znaczenie, co tam... Jakby fajnie, jeżeli uświadamiamy pacjentów, ale najfajniej, jeżeli oni po prostu przychodzą następny raz i mówią, że ich nie boli, albo odwołują wizytę, bo mówią, że już nie boli i takie dostali przykazanie. Nie będzie boleć, to odwołaj, nie? Dobra. O, ja się przyczepię w takim razie jeszcze do tego kompleksu barkowego, bo to myślę, spoko być zaczepienie. A na przykład, kiedy wywnioskować to, że pacjent, który przychodzi z bólem, z jakimś problemem w kompleksie barkowym, że ja powinienem
zacząć terapię od jamy brzusznej, a nie od stricte kompleksu barkowego. Co tam się musi wydarzyć, no nie? Mm. Może tutaj, tu już powiedziałaś na tyle, nie? Dobra. Maciek, okay. Później możesz ty się bronić. Dobra. No tutaj myślę, że po części jakby Justyna odpowiedziała w trakcie swojego... Też mi się tak wydaje, więc nie. ...swojego pokazu, że tutaj dosyć dużo, często przepona ma... No, gra jakieś takie pierwsze skrzypce w tym wszystkim. Dlatego, że znowu tutaj będziemy mówili raczej o tym cylindrze klatki piersiowej. Jak to nam funkcjonuje. Jeśli tutaj będziemy mieli zaburzone to ciśnienie, no to zazwyczaj dochodzi wtórnie do jakiegoś podrażnienia w obrębie splotu ramiennego i tej części naczyniowej również. Więc jest zupełnie inna kontrola łopatki. Pacjenci zazwyczaj w takich sytuacjach też odczuwają różnego rodzaju parestezję w kończynie górnej. Często one mają gdzieś tam, pojawiają się te objawy w nocy. I to u dużej ilości pacjentów mi się po prostu pokrywa. Kiedy pytam o takie rzeczy i oni je faktycznie gdzieś tam potwierdzają, łatwo też jest jakby wychwycić takie dysfunkcje oddechowe, nawet bez dotykania pacjenta. Tak, wystarczą oględziny. Możemy sobie wturować, nie będziemy teraz walczyć. Wturujemy sobie. Okej, super. Jednak. Fajnie, że macie, zgadzacie się z czymś. Tak. Szkoda. Daj nam jakieś takie trudniejsze pytanie, wiesz, żebyśmy się mogli pobić w końcu. Tak, znaczy, czy wy macie w ogóle tutaj fizycznie pytania na przykład, żebym teraz podszedł, przytulił się do was i byście powiedzieli? Super. A bez przytulania? Pytania mają, tylko nie wiadomo, gdzie jest tam pytanie. Bez przytulania może być też, jak coś da się to zrobić. No jest tam pytanie, Patryk, na końcu. Basia ma. Basia, ma, ty chcesz? Dobra, tu Basiu, do ciebie idę. Bez przytulania. Możecie sobie zerknąć, bo zerknijcie sobie, które chcecie, a ja pójdę do Basi, dobra? Będę szedł bardzo powoli, jak chcesz. Dobra. W trakcie ciąży. Ojej. Trochę tam popłynęli ludzie z niektórymi pytaniami. Także... No tak, no ale to ja w międzyczasie mogę coś zacząć gadać. Dobra, dawaj. Już? Jak tak, jesteś, uwaga? No to dawaj, no to potem ten. No. Najpierw. Mam mówić do klaty? Może mi do klaty. Może mi do szyjów, do pachołego środkowego, jak coś. To pytanie do Justyny kieruję. I chciałam spytać, czy robisz jakieś testy bezpieczeństwa? Tak. Testy bezpieczeństwa są, tak? Załatwione? Tak, robię zawsze testy bezpieczeństwa u każdego pacjenta. No jakby to jest taka naturalny element terapii, tak? Że musimy co najmniej zrobić test na otrzewną, musimy co najmniej zrobić test na tętniaka aorty, w przypadku pracy z wątrobą test Murphy'ego na stan zapalny, na kamicę, ale jakby no to jest taki standard, tak? Że jeżeli w ogóle ktokolwiek chciałby sobie zacząć pracować z narządami wewnętrznymi, no to najpierw te czerwone flagi trzeba odhaczyć, czy ich nie ma i dopiero potem sobie spokojnie pracować. Tak, kwadranty. No trochę tych testów jest, tak? Jakby nie wiem, czy jest sens je wymieniać, no nie, jakby nie pracując z nimi. Często jakby specyficzne dla już jakby danego narządu też. Całego też obrazu pacjenta, nie? Więc wiadomo, że nie wszystkim się bada wyrostek robaczkowy. Tu było takie pytanie. Ja sobie tam jedno znalazłam. Tak? Co chcesz powiedzieć? Tam było pytanie o obrót dziecka, było pytanie o zaparcia, hemoroidy, takie ogólne, ale o dużo chorób naraz. Tak, tak. To ja odpowiem. Ania pisała, myślisz, że pisze o sobie? To znaczy się raczej, obrócić dziecko. Może być. Znaczy to może być. Wyglądają na współtowarzyszące. Dokładnie. To dotyczyło jednej osoby. To może ja powiem w takim razie, że powiedz o terapii wisceralnej w trakcie ciąży, co robisz, by ułatwić obrót dziecka, jak pomagasz w hemoroidach, zaparciach, zgadzę. Można pracować podczas ciąży, w ogóle wisceralnie. Oczywiście nie jesteśmy w stanie wykonać wszystkich technik, ale większość tak. Pracujemy wtedy też na ciśnieniach, na przeponie oraz głównie opieramy swoją profilaktykę na pracy na dnie miednicy, która będzie bezpośrednio związana też z hemoroidami, tak? Czyli autoterapia i nauka oddechu to jest podstawa, którą robi pacjent, a my wykonujemy już techniki terapeutyczne,
w gabinecie. I taka pani, żeby czuła się dobrze, jeśli chodzi o profilaktykę ciąży, no to ja ją zawsze zapraszam tak co 2 tygodnie i wtedy możemy powiedzieć, że będzie pod taką stałą kontrolą i nic tam nowego nie powinno się pojawić. Dlaczego tak często? Bo oczywiście ciąża ma swoją dynamikę, ciężar ciała się zmienia, myślę tutaj o punkcie podparcia, no i oczywiście zmiany hormonalne biorą też tutaj udział, więc trzeba jakby monitorować to na bieżąco. Ale tak, jeśli chodzi o hemoroidy, tam były zaparcia też? Czy wymyśliłam sobie to? Mogłeś, były, to jednak nie wymyśliłaś. Były, tak? I zgadza. No to tutaj praca z w ogóle ciśnieniem brzusznym byłoby no takim na pierwszym miejscu. Jakby oczywiście przyczyn każdej z dolegliwości może być milion, ale no to ten oddech wyszedłby na pierwsze miejsce u mnie tak bez diagnozy. A u ciebie? No nie, jakby... Chciałeś się bić, no to masz. Znowu nie bardzo wyjątkową mocą. No wydaje mi się, że jakby tutaj przyczyna zwiększonego ciśnienia w obrębie jamy brzusznej jest dosyć prosta. Więc tak naprawdę jedyne, co my jesteśmy tutaj w stanie zrobić, to trochę postarać się zaadaptować ciało naszej pacjentki do tego, żeby ona sobie po prostu lepiej z tym obciążeniem poradziła. Więc na pewno poza jakby samą jamą brzuszną, to myślę, że warto byłoby zadbać o wszystko to, co jest jeszcze niżej, po to, żeby jej się troszeczkę lepiej te kończyny obciążały i żeby poprawić troszeczkę cyrkulację. No i faktycznie tutaj praca oczywiście z górą, czyli przeponka i wszystko to, co związane w ogóle przepony oddechem. Wszystkie funkcjonalne, co nie? Nie. No czemu niby nie? Przekory to powiedziałem. A, okay. Oczywiście, że tak. Próbuję tu serduszkować sobie z tobą. Tak. Myślę, że to jej klatka piersiowa na pewno tak, dlatego że to znowu będzie jakby ta główna pompa, która będzie nam odciągała wszystkie płyny z kolei w kierunku serca. Więc i przewód piersiowy, i serducho będą jakby tutaj tym głównym takim motorem napędowym. A wiemy, że to są też najczęstsze, albo jedne z najczęstszych dolegliwości w trakcie ciąży, że one mają też ten taki charakter płynowy. Tak. Ja tu widzę pewien taki problem w pytaniach, ogólnie to jest problem ludzkości. Mhm. On tutaj jakby wybrzmiewa, bo jakby tutaj często pada typu daj mi technikę na mój problem. I to mam nadzieję, że tutaj wyszło troszeczkę z tego, co mówiliście i co mówi Maciek i z filmu w ogóle, że nie ma tak czegoś takiego. To się tak nie da. Ale możemy jakby ostatnie, bo tu jakby pytanie jest Maciek zadane do ciebie, więc dam ci je, dlaczego nie? Jak się ma wiseralka do wzmożonego napięcia na miednicy? Zauważyłem w gabinecie dużo poprawę, natomiast jestem ciekawa, jak u Maćka to wygląda. Co on myśli o tym? Maciek, co myśli o wzmożonym miciu dna miednicy i pracy trzewnej? Nie wiem, czy to jest pytanie o moje dna miednicy. Ja tak zrozumiałam, ale... Tak, Maciek, jak u ciebie dno miednicy? Co nim powie? Dźwigasz ciężary, czy ono nie jest obciążone za bardzo? Generalnie mam wrażenie, że bywa obciążone, bo to jest przy dźwiganiu ciężarów zupełnie... Ale nie masz wysiłkowego nieprzymania moczu jeszcze? Nie, absolutnie. Okay. Jeszcze. Dobrze podkreśliłeś jeszcze. Dbam o profilaktykę, więc oczywiście nie. Ale to jest akurat dobrze też, że do tego nawiązujesz. Generalnie sportowcy i w ogóle wszystkie osoby takie, które coś tam dźwigają, to powinny też o tym pomyśleć wcześniej, że jest to szczególnie obciążany obszar, więc to no, dosyć blisko zresztą bioder pracy kolan kręgosłupa lędźwiowego, więc to jest jakby taka naturalna wypadkowa. No i cały czas tam rośnie ciśnienie. Dosyć tak, mocno. Ale czy praca z jamą brzuszną może dawać realne efekty w tym obszarze? Oczywiście, że tak. Tak, więc tutaj znowu powinniśmy o tym myśleć raczej nie o jako tylko praca z jamą brzuszną, w sensie z przodem brzucha, tylko z całym dnem miednicy, z tą przednią częścią, na pewno przy spojeniu łonowym, plus no znowu wracamy do tego, że przepony funkcjonalne, czyli też ta przepona oddechowa, górny otwór klatki piersiowej i samo dno miednicy, to taki absolutne minimum. To kończymy to, bo jest ciekawe pytanie, to zadam, no nie? Bo tutaj też jest rzecz, o której ludzie nie wiedzą, że można wbić z takim tematem. Tutaj Aleksandra pisze, terapia wiseralna w aspekcie zaburzeń seksualnych. Czy takie tematy w ogóle pojawiają się w gabinetach? Czy są pacjenci... którzy o to pytanie przychodzą przy okazji z bólem kręgosłupa, ale nieśmiało wspomną. Tak, pojawi... do mnie, tak? Powiedzcie się też, tak. Jeśli chodzi o zaburzenia seksualne, to... Dobrze. Jakkolwiek Maciek dostał do miednicy. Okay. Ja też mogę coś powiedzieć. Możesz powiedzieć oczywiście. Tak, można pracować i pojawiają się tacy pacjentki.
tacy pacjenci, czyli pacjentki akurat. Ja przyjmuję większość kobiet, więc o tym mogę się wypowiedzieć. I tak, i to są zazwyczaj problemy złożone, zresztą jak wszystkie inne. I pracuje się tutaj głównie na dnie miednicy i na macicy troszeczkę, powiedzmy, wyżej. No, dobra, to w takim razie już o kobietach. A jak myślisz, problemy zaburzeń seksualnych u mężczyzn? Tutaj zaskakująco jest to bardzo podobne, bo jest zaskakująco niewiele różnic anatomicznych, paradoksalnie, więc praca wygląda dosyć podobnie, no bo znowu będziemy tutaj mówili często o ciśnieniach. Panowie się coraz częściej przyznają do takich problemów w trakcie jakby prowadzenia jakiegoś tam wywiadu. Co mówią albo co pytać? Okej, więc jakby, no właśnie, i o czym mówią i o co pytać? Na pewno o problemy z erekcją, o problemy z nietrzymaniem moczu, o problemy w ogóle z osiągnięciem orgazmu, czy w ogóle jakiejś satysfakcji z seksu. I takie rzeczy faktycznie się gdzieś tam w gabinecie, takie tematy pojawiają. Więc znowu jakby te najczęstsze zależności prowadzą, jak zwykle, do miednicy, do ciśnienia i do układu autonomicznego. Dobra, to jest ostatnia wasza szansa, jak coś. Potem już nie możecie zadać pytań na ten temat, nawet jak oni tu zostaną. Jest zakaz rozmawiania o fizjoterapii po. Także jak coś, dobra, to pytajcie. Tak? Oprócz pytań typu mam pacjenta. Co z nim zrobić? Nie zbadam go jeszcze. Nie zbadam go jeszcze, dawaj, ale go będziemy uzdrawiać. Będzie u mnie poniedziałek. Może siedzieć, ja mogę też przychylić się. Mogę się przychylić? Przychylisz się. Dawaj, jedziesz. To pytanie, co robicie z pacjentami, którzy, nie wiem, przychodzą z bolem barku i oni w ogóle nie mają żadnych dolegliwości brzusza. Nic, nic, kompletnie. Dotykacie brzucha, tam jest dramat, ale oni nic nie mają. Jak im to tłumaczycie, jak do nich docieracie? O, doskonałe pytanie. Tłumaczysz? To najpierw dam tobie. A ja tłumaczysz? Nie. Bo ja nie tłumaczę. Na pewno będziemy mieli różne rozwiązania. No moje rozwiązanie jest takie, że ja ogólnie nie tłumaczę. Ja mało gadam z pacjentami. Tłumaczę im, jakby jeżeli potrzebują, uświadamiam, ale... Nie, no jakby pracuję, powiedzmy, że w koncentracji, tak to ujmę, ale no rzadko kiedy aż tak, jeżeli widzę, że pacjent po prostu nic nie czuje i nie ma sensu, to nie tłumaczę w skrócie. I jedziesz go po prostu. I robię terapię i potem pytam się, czy pomogło, on mówi... Nie, on mówi tak, a oni mówią zazwyczaj tak, nie wiem, no nie boli mnie, ale... Czy mi pomogło? No oni w ogóle nie wiem. Ja mówię, no ale boli pana dzisiaj, teraz jak pan siedzi, to pana boli? No nie. A bo jak pan przyszedł? Tak. Ale może... A pomogło? No nie wiem. Po prostu leżał sobie. No to są tacy pacjenci, jakby też nie ma co się tam boksować. Tłumaczysz? Staram się chociaż troszeczkę wytłumaczyć. No takie dwa zdania, jakieś, tak, dla przyzwoitości. Takie dwa zdania, bo to są... Bo w ogóle u mnie jakby terapia tak wygląda, że jest bardzo mało rozmawiania o tego typu rzeczach w trakcie, więc zazwyczaj się na sam koniec pojawia, ale o co tutaj chodzi i dlaczego tak i jaka jest diagnoza, nie? Więc ja najczęściej tam mówię, że jakby nie mam takiej jednej sformułowanej diagnozy, bo jeśli ktoś oczekuje, że ja mu powiem, że to jest RZS czy cokolwiek innego, to nigdy tego ode mnie nie... Może po prostu nie wydusi tego ze mnie za nic w świecie. Ale staram się chociaż troszeczkę nakreślić sytuację. No i jeśli chodzi o to, żeby pacjentowi definitywnie pokazać, że ten jego problem z barkiem leży w obrębie jamy brzusznej, no to tutaj po prostu posługuję się testami nerwowo-mięśniowymi. Badam sobie mięśnie, które są powiązane z barkiem. Bardzo łatwo jest znaleźć coś hipotonicznego. Pacjent tutaj widzi, że to po prostu nie funkcjonuje. No i jeśli problem leży faktycznie w obrębie brzucha, pokazuje, że przez kompresję jestem w stanie to generalnie momentalnie zaaktywować. Więc to pacjentom, którzy są tacy bardzo oporni na tłumaczenie albo tacy, powiedzmy, bardziej sceptyczni w ogóle w stosunku do tego, co wszyscy robimy, no to myślę, że to jest takie zero-jedynkowe. To jest coś, czemu jest trudno zaprzeczyć. Tak, ja mogę powiedzieć, bo mi się zdarza czasami pracować z pacjentami. I też wow, takie, wow! Też takie mnie góry nawet trochę, nawet z takimi góry. I u mnie to jest prosta, bo na przykład jak mamy badanie kwadrantów brzucha, to rzadko jest tak, że jest wszędzie katastrofa.
O, rzadko, no nie? Jakby, a jak jest, to jest kiepsko wtedy już, no nie? Jak jest wszędzie, to warto w ogóle to przemyśleć. Tak, i wtedy jakby często mówię pacjentowi, że proszę zobaczyć, jakby tu, jest fajnie, miękko, czuje pan to, tak? A tu i po prostu na przykład jest od razu odruch ucieczki, albo to jest bardzo duży ból. I na przykład mówię, to że pan nie ma zapar, to jest sukces. Ja mi się cieszę po prostu, bo tam jest naprawdę mega kiepsko. I mówię, kurde, w sumie coś w tym jest, no nie? Może tam się sam dotykam, oczywiście myślę często, że to my za mocno tam dotykamy, więc się sam dotykam. No kurde, duża różnica, tak? Pomiędzy jedną częścią, na przykład, nie wiem, domiodrem po prawej stronie, a domiodrem po lewej stronie. I on się tam zaczyna świtać, typu, albo pacjenci też, wiecie, jak pytacie się, ma pan zgagę? Nie, a później, co to jest? jak to w ogóle, no dobra, pana pali, tu piecze, aha, to tak, tak, tak. Taka zgaga, no to tak. Tak, nie, jak można nie wiedzieć w Polsce, czym jest zgaga, oglądając na przykład telewizję. Gdzie co druga reklama, jest to, tak, jest, tak. Albo na zgagę, albo na sraczkę. Masz zaparcia? Na zaparcia głównie, na wietom. Tak, ale zgaga, zaparcia, zapalenie bakteryjne pochwy, klasyka. Tutaj bardzo często takich dużo reklam jest. No i magnes, nie? Skurcze wszystkiego. Magnes na wszystko. Tak. I magnes. Dobra, słuchajcie, chyba fajnie było, chyba koniec, jeśli chodzi o to. Aby macie już banan za zadawanie pytań o terapii wistaranę dzisiaj, nie można tego robić. Może Marek pytać, bo zadał, Basia też może pytać, bo reszta nie może pytać. Słuchajcie, ja bym potrzebował przepłukać usta, bo to ja zaraz mówię znowu. 3 minuty. I może zrobimy taką, że wiesz, jakaś fajna muzyka, Patryk wraca za 5-3 minuty i tyle, bo tak mówiliście. Zegar odliczania. To już się to dzieje. To już się to dzieje, super. Mamy temat. Ja w ogóle mam taką skomplikowaną preskę w sumie. Tam dużo rzeczy tam jest. Na pewno wam się spodoba jeden slajd, będziecie chcieli go. Osoby, które zapisały się, mogą sobie go pobrać w sumie, po prezentacji, także jest na mailu. Słuchajcie, mamy taki temat, który... Bo dzisiaj mamy takie tematy mało terapeutyczne, można powiedzieć. Maciek mówił o terapii wisceralnej, już tam dalej ten temat ciągnęła. Ja tutaj mam o badaniu narządu wzroku. Oczywiście będziemy mówić sobie to w kontekście problemów, z którymi przychodzą pacjenci. Typu właśnie dalej mam problemy bólowe głowy, mam problemy z karkiem. Być może problemy z koordynacją, percepcją, bo tematyka wygląda tak. Tematyka wygląda tak, że... Albo jak ja będę przesuwał, to wszystko będzie fajnie widać na tym. Możemy zrobić tak, że będzie takie śmiejsze okienko, gdzie będzie ta prezentacja? Czy będzie takie duże, a ja mam taki mały? Duża prezentacja, mały. Dobra, może być. Biorę co jest. Biorę zostało. Jeśli nie ma coś tego, co się lubi, to się lubi, co się ma. Dobra, słuchajcie, to może być w ogóle ta prezentacja cały czas mogła być mały. Na niej. Słuchajcie, teraz tak. Mamy taki temat właśnie, oczy nie kłamią. Neuroplastyka narządu wzroku, spoiwa układu ruchu, emocji, proces myślowych. Dlatego, że oczy są takim fajnym wytrychem, który nam często pozwoli znaleźć ciekawe przyczyny problemów, ciekawe punkty zaczepienia w terapii. I oczywiście to nie znaczy, że my będziemy stricte pracować z oczami. Tylko my będziemy rzeczywiście mieli bardzo fajny, często efekt terapeutyczny, który może poprawić, no właśnie, co może poprawić? Można robić bardzo dużo, dlatego że jeśli chodzi w ogóle o tą terapię, to jednocześnie oczy wysyłają, odbierają bardzo dużą ilość informacji, chyba najwięcej wszystkich zysmów. Są takim najbardziej wysuniętym częścią mózgu, można powiedzieć, zewnętrzną, dzięki której my odbieramy informacje i dostosowujemy często choćby na te napięcia mięśniowe do tego, co nasze oczy odbierają. I się okazuje, że może nie zdarzyć tak często, że przyjdzie nam stricte pacjent i powie mam problemy z akomodacją, tak? Albo jedno oko gdzieś tam mi ucieka, albo mam ewentualnie jakieś problemy związane z widzeniem peryferyjnym, tak? Ja widzę w bardzo niewielkim kącie, co mi utrudnia na przykład jakąś dyscyplinę sportową, którą uprawię. Prawdopodobnie jak gdzieś tam będziemy się o tym dzielić szerzej w internecie, to może zdarzyć się, że pacjenci, którzy przyjdą stricte z problemem oczu, natomiast najczęściej będzie tak, że będą tam przychodzili pacjenci z innymi problemami, to, o których powiedziałem wcześniej, a my właśnie gdzieś tam dzięki tym oczom znajdziemy fajny punkt zaczepienia, dzięki czemu ta terapia będzie naprawdę, naprawdę ciekawa. Jeśli chodzi o pierwszy temat, to może będę sobie dalej rozwijał taką myśl typu po co wiedza o pracy narządu wzroku w terapeucie manualnemu czy masażyście bądź trenerowi. Trenerzy może tutaj są bardziej na ten temat otwarci, dlatego że rzeczywiście oni często przygotowują sportowców do zawodów,
często pracuję właśnie z wami, którzy prowadzą jakiś sport na bardzo dużym poziomie i ten wzrok się okazuje, że tam jest potrzebny i gdzieś tam rzeczywiście coraz częściej zauważam w social mediach, czy z rozmowie z osobami, które gdzieś tam trenują, czy tam piłkę nożną, siatkówkę, strzelanie, że korzystają z tego typu ćwiczeń. Natomiast jakby jest to jeszcze, już jest fajnie, ale i tak jest to temat niszowy, dlatego że jak się gdzieś tam pojawia, pamiętam jak mamy jakieś takie materiały, czym z Markiem później wrzucamy, czy sam taką diagnostykę gdzieś staram się ludzi zainteresować, wrzucić w internet, to się okazuje, że są takie jeszcze gdzieś tam powoli śmieszki, typu co ten koleś robi z tym długopisem, o co w ogóle chodzi, tak jakby to w ogóle nie jest fizjoterapia, co to w ogóle za dziwne wymysły. A się okazuje, że to może być fajny punkt wyjścia do dalszej terapii. My w terapii nerwomięśniowej, w neuroanestetyce bardzo często zawsze potrzebujemy punktu wyjścia do terapii, czyli jakiegoś zahaczenia, jakiejś takiej dużej dysfunkcji, którą ja później mogę zlokalizować obszar, który może za to odpowiada, tak? Głównie, jak tu Maciej już wcześniej powiedział w naszym panelu, to skupiamy się na zaburzeniach pracy układu nerwowego pod kątem wyhamowań i zaburzeń układu narządu ruchu. To jest taki najszybszy sposób na sprawdzenie tego, jak układ nerwowy zarządza danym obszarem. I ten właśnie wzrok może być takim fajnym punktem wyjścia. Oczywiście jakby to jest taki też temat, dzięki czemu możemy rzeczywiście naszym pacjentom pomóc trwale, tak? Nam nie zależy, przynajmniej jakby u nas w firmie tak jest i mam nadzieję, że wielu osób z was też tak pracuje, tutaj zgromadzonych również. Nam nie zależy na tym, żeby spotykać się z pacjentem raz na tydzień albo raz na dwa tygodnie przez kolejne lata, dzięki czemu trochę poprawiają mu funkcjonowanie. Wiadomo, że tacy pacjenci, którzy prawdopodobnie będą korzystać przez długie lata, można by do końca życia z fizjoterapii, bo czasami samo to, że im tam się jakiś problem nie pogłębił, się z sukcesem. Natomiast w większości wypadków chcielibyśmy tego pacjenta naprawić i go zostawić, tak? I jak znajdziemy taką dużą dysfunkcję konkretną, nie będziemy zajmować się jakimiś tam skutkami, to będzie oczywiście dużo większy plus dla nas. No i też rzeczywiście te dysfunkcje w obrębie oczu mogą nam w tym bardzo fajnie pomóc. I od razu powiem tutaj, bo często jak gdzieś tam w fizjoterapii czy na naszym kanale pojawia się temat oczu, to pojawia się temat, dobra, ale jak te oczy masować? Jakby to nie będzie z takiego. Najczęściej jest tak, że to jest punkt zaczepienia do terapii dalszej, a nie to, że ja będę teraz wykonywał techniki tam rozcierania na oko stricte, czy tam ugniatania najboże, albo jakichś innych rzeczy. Nie robimy tego, bo to zawsze pada informacja typu, ale będziesz jakby, jak chcesz masować jakby u pacjenta oczy, jak on ma tak już powiedzmy, nie wiem, przekrwione to oczy, zaczerwione i tak dalej. Nie robisz takich rzeczy. To jest punkt zaczepienia do dalszej terapii. To, co ewentualnie jeszcze nam jest potrzebne, no to plus tych oczu jest taki, że one są bardzo mocno skorelowane z naszą koordynacją, tak? Z naszą równowagą, z percepcją i dzięki temu rzeczywiście możemy w bardzo fajny sposób poprawić pracę wielu układów u naszego pacjenta, a nie jakieś tam wybiórcze napięcia mięśniowe. Samo to, że przez oczy na przykład możemy mieć jakieś zaburzenie równowagi, a wiemy, że to jest związane w ogóle z napięciem mięśniowym w naszym ciele, się okazuje, że to, że ja mam tam gorszą stabilizację, gorszą pracę na nodze, gorzej jakby to oko zbiera informacje z otoczenia, co się okazuje, że cały narząd ruchu musi jakby nadrabiać to. I te wszystkie napięcia, które mamy gdzieś tam w nogach, w kończynach górnych, w kompleksie barkowym, w jamie brzusznej często, która próbuje się tam sobie zjawić w dnie miednicy, to może być taka próba kompensacji tego, że coś się wydarzyło konkretnego, co spowodowało też zaburzenie pracy tutaj tych oczu. No i plus oczywiście można sobie fajnie zwiększyć tutaj bardzo duże możliwości. Ja co prawda na dzień dzisiejszy jakby nie współpracuję z jakimś konkretnym specjalistą typu optometrysta, głównie okulista, może rzadziej, bo okulista jest jakby stricte człowiek od chorób oczu, a z takimi problemami pacjenci raczej nie przychodzą, ale jeśli chodzi o optometrystów, to jest bardzo fajny punkt zaczepienia do tego, żeby gdzieś tam znaleźć sobie konkretną dużą grupę docelową i sobie współpracować, tak? Pod kątem ja zrobię tyle, ile mogę, a później dopiero jak to zrobimy, dobierzemy sobie gdzieś tam szkła korekcyjne. I to jest bardzo fajne, dlatego że na przykład mogę wam powiedzieć o swojej ostatniej pacjentce, bardzo małej dziewczynce, ona miała 4 lata, mama ją przeprowadziła, w sumie przyszła z jej siostrą, a ją przeprowadził bardziej taki przegląd pod tym kątem, a dobra, to może pan by zerknął, bo mieliśmy jakieś tam obniżenie napięcia mięśniowego, ona się troszeczkę gdzieś tam wolniej rozwija, są jakieś problemy właśnie z jakimiś konkretnymi ruchami w języku, więc tam już neurologopeda pracuje, więc może zróbmy sobie taki sprawdzenie. Oczywiście okazało się, że tutaj nasza młoda pacjentka dalej w globalnej hipotonii, dalej tych problemów całą masę. I co ciekawe, pracowaliśmy sobie w obszarze szwów czaszki, bo tam tych dysfunkcji znaliśmy najwięcej. Rozpracowaliśmy sobie to, co dało nam o tyle fajny efekt, że na następnym spotkaniu, jak zobaczyliśmy się chyba za 2 tygodnie, jak dobrze pamiętam, to okazało się, że
mama miała takie fajne obserwacje, pojechały sobie z dziewczynami w góry i ta młoda zaczęła szukać po prostu kamieni stopą, jakby i okazało się, kurde, co się dzieje. Poszli jeszcze raz na badanie wzroku, okazało się, że stricte okulary, które miała, czyli tam minus 3 dioptrie, już były za silne i teraz po prostu ta, powiedzmy, wada zmniejszyła się do minus 2 przy takiej pracy właśnie stricte ze szwami czaszki. Oczywiście tu takim ciekawą rzecz jest to, że u dzieci te efekty są często dużo fajniejsze, szybsze, trwalsze, dlatego że ich, to co w filmie dzisiaj wybrzmiało, ich układ nerwowy często jest obciążony mniej niż nas, dorosłych, którzy są nieźle dojechani życiem, więc ta terapia była, ten efekt był rzeczywiście bardzo szybki, fajny. No i zobaczymy sobie, jak to się temat dalej rozwinie, bo robiliśmy sobie drugą terapię, na inne rzeczy trzecią, jesteśmy chyba po trzech, jak dobrze pamiętam, to zobaczymy sobie, czy dalej ta wada wzroku będzie nam się troszeczkę zmniejszała. Dobra, słuchajcie, i teraz tak, to już właśnie widzę, że troszeczkę poleciałem, bo mówiliśmy sobie już i o percepcji, i o powiązaniu z układem narządu ruchu, i o szybkości reakcji, o polu widzenia, co może być też bardzo fajną rzeczą, jaką my możemy dać stricte osobom, które na przykład uprawiają sport, tak? Szczególnie takich, gdzie podążanie za przedmiotem jest ważne, tak? Czy to jest tenis, czy to nawet, nie wiem, jest siatkówka i rzeczywiście potrzebujemy takiej bardzo szybkiej reakcji i dużego pola widzenia. Ktoś się teraz może zastanawiać, jakby co ja teraz, czy ja mam dorzucić jakby kolejną rzecz, żeby u tych pacjentów wszystkich sprawdzać oczy? Niekoniecznie, ale my jesteśmy uczeni tego, że tych pacjentów obserwujemy sobie od samego początku, od wejścia do gabinetu. I tu możemy znowu sprawdzić sobie. Mówiliśmy sobie o tym, że te oczy związane są z równowagą, z percepcją, z ruchem stricte, więc jakby jak obserwujemy sobie pacjenta, który wchodzi do gabinetu, mamy na to oczywiście trochę czasu, to jest fajny moment, dlatego że pacjenci często nie udają za bardzo, tylko są sobą, jak my już ich tam posadzimy, albo zaczynamy ich obserwować pod kątem analizy po stronie ruchu, to oni już się zachowują inaczej. Ale jak my sobie patrzymy na nie, kiedy oni wchodzą, to możemy zobaczyć takie fajne rzeczy, jak ich ciało ustawia się w przestrzeni. Jak wygląda ich dynamika, precyzja ruchu, jak wygląda ich postawa, co się dzieje, jak oni w ogóle siadają, jak wstają, jakich ruchów unikają, to też bardzo często, jakby jakim obszarem nie poruszają stricte w sposób nieświadomy, jak wygląda ich mowa ciała i jak często wygląda ich praca oczu, bo też sobie patrzymy na to i możemy, jeśli chodzi o pracę oczu, zauważyć takie rzeczy jak symetria ruchu gałek ocznych, czy jest wszystko w porządku, czy jak wygląda konwergencja, dywergencja, jak pacjenci nie prosi, żeby spojrzeli się dalej, bliżej, czy to w ogóle gałki oczne jakkolwiek pracują, możemy sobie to za chwilę sprawdzić, czy nie ma unikania konkretnych obszarów pola widzenia, tak? Bo się okazuje, że w jedną stronę to pacjent w ogóle patrzy tak, a w drugą stronę to on w ogóle patrzy tak, czyli jakby widzi, że widzimy, że ten ruch gałki ocznej w lewo jak na przykład jest mocno utrudnione, więc na to możemy sobie sprawdzić, bądź czy nie jest tak, że na któryś kierunkach skupia się bardziej. Tutaj z oczami, słuchajcie, to jest tak jak na przykład z każdym innym obszarem. My wiemy o tym, że jak na przykład mamy pacjenta, który ma problem choćby z takim zgięciem w kończynie górnej, to my wiemy, że jeżeli ten problem jest, typu mamy ograniczony zakres ruchu, mamy ból, który pojawia się podczas tego ruchu, mamy jakiś inny dyskomfort w tym stawie, to my wiemy o tym, że ten problem może być związany z tym, że mamy zaburzenie koncentryczną skurczu mięśni, który wykonuje to zgięcie. Tak? Choćby taki, nie wiem, biceps, czy mięsień naramienny, akton przedni. Ale dobrze też wiemy o tym, że może być to zwiększone napięcie i ograniczenie stricte ruchu prostowników, tak? Bo wiemy, że w tym ruchu powinno być tak, że cygnacz nam zaczynają pracować fajnie, a te prostowniki odpuszczają, idą do skurczu ekscentrycznego. Więc w oczach może być tak, może być taka sama sytuacja, że nasi pacjenci będą unikać jakichś kierunków konkretnych albo bardziej obciążać inne kierunki. I o tym, co to w ogóle znaczy, możemy sobie za chwilkę powiedzieć. Warto też wiedzieć o tym, co prawda nie będziemy z tymi mięśniami pracować, aczkolwiek są całkiem fajne techniki stricte pracy na gałce ocznej. Nie polega to na tym, że my sobie głaszcze rozcieramy albo tam zrobimy cokolwiek z gałką, tylko my sobie często możemy chwycić, oczywiście wiecie, tam dysfunkcja ręki i tak dalej, pacjent ma oko zamknięte, powiekę zamknięto, bo na otwartym jest trochę ciężko zrobić, ślizga się, więc może nie fajnie. A więc zamyka, nie robimy tak oczywiście, żarty żartami, zamyka sobie. Stricte soczewka też nie jest na całym tutaj ciele szklistym, więc myślę, że nie jest to problem specjalny, jak to soczewka ma, tym razem nie będziemy wkładali mu, wiecie, tam dziugać źrenicy palcem, tylko chwycimy sobie tak szerzej
i możemy rzeczywiście sprawić sobie tak zwane techniki odkręcenia, troszeczkę rozluźnienia tych mięśni. Aczkolwiek one też się rozluźniają w sytuacji, kiedy możemy na przykład poprosić, żeby wykonywali ruchy w kątem kierunku, na którym nam zależy, przetrwali ten ruch, bo się okazuje rzeczywiście, że z jakiegoś powodu oni nie chcą tego obciążyć i możemy oczywiście później znaleźć dysfunkcję, dlaczego oni tego nie chcą zrobić, a później możemy troszeczkę poprosić ich, żeby na przykład bardziej ruchem ten obszar rozluźnili, tak? A nie stricte manualnie, ale techniki manualne, jak coś, to też ewentualnie są, tak jak to się mówi cudzysłów, jakby odkręcanie oka. To się też nic nie odkręca, żeby nie było. Na szczęście. My też możemy wpłynąć, oczywiście w sposób bardzo pośredni, na funkcję akomodacji oka. Akomodacja oka, czyli tutaj praca mięśnia rzęskowego i myślę, że każdy, kto projekt Massage Canon ogląda, to choćby słyszał raz... Ojej, przepraszam, bo widziałem się coś częściej. Ale oglądał... oglądał projekt Massage, no nie? Kiedyś oglądał projekt Massage. A teraz pewnie na Europrojekcie takie tematy też się pojawią. Związane z tym, że mówiliśmy o tak zwanym utrwalonym odruchu ucieczki. I znowu sytuacja może być taka, że taki uraz może nam wyhamować choćby mięśnie, które wykonują właśnie akomodację gałki ocznej. Co też spowoduje, że na przykład nasi pacjenci, ten autofokus oka u nich zaczyna lepiej działać. To też możemy sobie jakby ocenić, jak to wygląda, bo wiemy o tym, chyba w prezentacji tego nie ma, mogę teraz to powiedzieć, że u osób młodszych i takim powiedzmy jeszcze w tym wieku średnim, kiedy te oczy powiedzmy nie są specjalnie dysfunkcyjne, bo one niestety trochę zaczynają gorzej działać na starość, to powinno być tak, że my powinniśmy widzieć w sposób ostry przedmioty, które są 10 cm od naszej twarzy. I w sytuacji, kiedy na przykład zaczynamy się patrzeć na coś dalej, to maksymalnie to ostrzenie powinno trwać sekundę. Czyli ja patrzę sobie i widzę dobrze, patrzę daleko, trwa sekundę i ja już widzę ostro znowu. Jeżeli sytuacja jest taka, że na przykład ja nie widzę tutaj, oczywiście jak ktoś na przykład ma problem, to powinien mieć okulary albo stricte szkło kontaktowe, dlatego że sami sobie krzywdę robimy. W sytuacji, kiedy mamy wadę wzroku i jednocześnie nie używamy jakichś wspomagaczy tutaj, no to często całą masę problemów sobie generujemy, bo się okazuje, że ten ruch konwergencji nie działa, oczy nie działają prawidłowo. Ja na przykład czytając zaczynam wyciągać głowę przed siebie, zaczynam obciążać inaczej kark, co potem znowu ma całą masę różnych konsekwencji. Więc ten utrwalony odruch ucieczek, sobie znajdziemy coś takiego, choćby na czaszce, co się zdarza ekstremalnie często, to się może okazać, że oprócz tego, że zaktywujemy sobie choćby mięsień, który widzicie teraz, poruszające gałkę oczną, a tych mięśni mamy 8 w jednym oku, to się okazuje, że ten właśnie, ten obszar, który powoduje akomodację gałki ocznej, też może zacząć pracować lepiej, co jest bardzo fajnym efektem terapeutycznym. I zakładam, że u wcześniej wspomnianej pacjentki, o której sobie rozmawialiśmy, to mogło wyglądać tak, że właśnie było to pewnego rodzaju poprawa nie tylko pracy, które mięśni, które wykonują ruch gałki ocznej, ale też właśnie tego pola rzęskowego, które wpływa na ruch uwypuklania soczewki, co ma de facto wpływ na akomodację. Dobra. I teraz tak. Czy praca oczu powinna nas interesować tylko w kontekście narządu ruchu? W żadnym wypadku. Narząd ruchu jest znowu taki fajny punkt zaczepienia, dzięki czemu możemy iść dalej. Natomiast co te oczy mogą nam ciekawego pokazać o pacjencie? Mogą rzeczywiście nas nakierować na różnego rodzaju utrwalone odruchy ucieczki, które wynikają z urazów, przeciążeń, zabiegów, operacji. Oczy też takim fajnym punktem zahaczenia pod kątem tego, co aktualnie może dziać się w głowie pacjenta. Całkiem dobrze, aczkolwiek oni troszeczkę zbyt tutaj dużo oczekują tych badań, ale to, dlaczego w ogóle zaczęto obserwować gałkę ocznu u pacjentów, w takich powiedzmy problemach niezwiązanych stricte z chorobami oczu i problemami, to jest oczywiście cały marketing i jakby nauki związane, jak wykorzystać wiedzę o mózgu dotyczącą tego, dlaczego klienci coś kupują, dlaczego nie kupują, czyli tak zwana neurosprzedaż, neuromarketing. I on zaczął się tym interesować, jakby co się dzieje stricte z zachowaniem, z pracą oczu pacjentów w sytuacji różnych opcji zakupowych, propozycji sprzedażowych i zaobserwowano właśnie fajne rzeczy, o których za chwilkę sobie powiemy. Możemy zaobserwować też właśnie reakcję na toczący stres, czyli to, gdzie tam pacjent kieruje te oczy, to mogą nam powiedzieć, co aktualnie gdzieś tam rzeczywiście na poziomie podświadomości albo nawet na poziomie świadomym dzieje się u niego pod kątem tak zwanego stresu emocjonalnego.
I tutaj możemy też uzyskać tzw. wzrokowe wskazówki systemu reprezentacyjnego. I o tym też za chwilkę sobie powiemy. Jest tutaj sporo osób, które pracują pod kątem terapii nerwomięśniowej i to może być takie zaczepienie dla Was, taki punkt zaczepienia, bo jak już tutaj powiedzieliśmy sobie w tym, powiedzmy, slajdzie wcześniejszym, to było tak, że rzeczywiście te oczy mogą nas pokierować, nakierować na problemy związane na przykład z odruchami utworalnymi, ucieczki, co stricte powiedzmy, że jest pewnego rodzaju problem strukturalny, ale możemy też wyciągnąć z tego tak zwane aktualne procesy myślowe oraz reakcje na otaczający nas stres, czyli powiedzmy taki mental. I czy ktoś z Was, jakby, zakładam, że tak, to jest takie pytanie bardziej retoryczne, pracuje i gdzieś tam patrzy sobie na gałkę oczną i jest w stanie wyciągnąć, czy ten temat jest związany ze strukturą, czy z mentalem? Jeżeli tak, to jak to można odróżnić? Ktoś może tutaj wie? Czyli rzeczywiście mamy problem z tą gałką oczną, widzimy, że jest jakaś dysfunkcja, coś tam się dzieje i pytanie jest takie, czy to jest struktura, czy to są myśli, które gdzieś tam tym pacjentem poruszają go bardziej, mają na niego wpływ. Ktoś wie? I by chciał powiedzieć, oprócz Maćka prawdopodobnie. Myślę, że Maciek wie dobrze, pewnie Artura, bo Artur też wie dobrze. Jak już znajdziemy słaby mięsień... Gdy znajdziemy słaby mięsień, to wtedy możemy sprawdzić, wykorzystując tryb palcowy, czy mamy problem ze strukturą, czy z mentalem. Tak, to jest takie już bardzo energetyczne pytanie pod kątem fizjologii, a może trochę prościej, bo tak powiedzmy tutaj nie będziemy może wprowadzać, bo też nie mamy za bardzo czasu tutaj, żeby tutaj jakby tryby palcowe wprowadzać. Może trochę łatwiej. Ktoś może inaczej sprawdza? Czy mamy zaburzenie pracy gałki ocznej, co się zdarza dość często, jak wiemy, u pacjentów? I pytanie jest takie, jak sprawdzić, czy to jest bardziej utrwalony odruch ucieczki pod kątem struktury, czyli jakiś uraz na czaszce, czy może jakby temat związany z mentalem? Przez lokalizację tu? Tak, na przykład, Marta się wstydzi, chciałbym powiedzieć, ale tak, możemy ale się ma rację. Na przykład... Ale ma rację. Ma rację, wstydzi się, ale ma rację, no nie? Szkoda, bo dużo takich osób jest, że jakby mają rację, się wstydzą, nie może tak być. Musimy coś z tym zmienić. Ktoś jeszcze ma rację, ale się wstydzi powiedzieć? Tak, to mogę dać mikrofon. Myślę, że większość tutaj, nie? Osób, bo tutaj jakby dużo mordek kojarzymy, które jakby są po TNM-ie choćby. Tak, słuchajcie, jakby to jest taka rzecz, którą ja sobie tutaj wybrałem stricte. I możemy sobie nawet za chwilkę kogoś wziąć i sobie to ocenić, a później ewentualnie sobie wrzucić, jak nam wyjdzie, że to jest stricte rzeczywiście mental, stricte sam, to sobie zobaczyć, z czym to może być związane, wykorzystując sobie tutaj notatki, które sobie dalej przygotowałem. Czy na przykład sobie zaobserwowaliście tutaj, czy to ja muszę kogoś wyciągnąć z Was, kto by na przykład wie, że gdzieś tam z tymi oczami to ma problem, one się szybko męczą, jest zaburzenie jakiejś akomodacji, coś się w ogóle dzieje i chciałby tutaj być, posłużyć jako pacjent. Masz coś, tak? Dobra, to chodź, zobaczymy sobie. Tadeusz. Pamiętam. Ludzie z kępa się nie zapomina tak szybko. Dobra, słuchajcie, bo My możemy teoretycznie, oczywiście to pytanie, jak będzie pojawiało się takie, czy osoby badamy w okularach, czy tak, no badamy w okularach, bo jakby w tym chodzi, jakby prawdopodobnie okulary dla czegoś masz. Więc badamy sobie wy, prawdopodobnie bez wyszłoby to gorzej. Dobra, słuchajcie, sytuacja jest taka, że oczywiście my sobie badamy reakcję taką ogólną układu nerwowego, więc bierzemy sobie mięsień wskaźnikowy, więc bardzo prosty temat i oceniamy sobie, jak to wygląda. Okej, okay. Działa nam po prostu jakiś mięsień, więc wiemy, że pacjent jest w globalnej hipertonii, super. Dobra, i teraz może patrzeć tak, bo już nie będę robił długopisem, bo problem z długopisem jest taki, że go trzeba mieć, a ręka zawsze jest jakby tutaj, więc tak, patrzcie na śródęcze moje. Działa, fajnie. Możemy od razu sprawdzić sobie, czy nie ma problemu właśnie z ruchem konwergencji, dywergencji. Ja może nie będę stricte patrzył, a możemy sprawdzić sobie pod kątem tego, co się dzieje ze wskaźnikiem podczas takiego ruchu. Patrzcie cały czas, jest silny, jest silny, jest silny, jest silny, jest silny. Jest w porządku, tak? Czyli widać, że to go jakoś bardzo nie sprawdza. Moglibyśmy oczywiście zobaczyć stricte, jak ten ruch gałki ocznej wygląda. Bym stał teraz plecami do Was, więc może nie będziemy sobie tego robić. Ale możemy sobie ocenić różne kierunki, tak? Kierunek do góry. Tylko tak, głowa zostaje, dobra? Staraj się do głowy jakoś bardzo mocno ruszyć. Ja wiem, że gałka jest mocno skolorowana, choć z mięśniami podpotylicznymi, więc ten ruch głowy gdzieś tam minimalnie będzie występował. OK. Patrzysz. Dobra, fajnie. Idziemy sobie w tą stronę. Fajnie, działa. Czasami możemy sprawdzić, czy nie jest hipertonicznie, w porządku. Dół, działa stricte. Tutaj, o tu nam się coś zaburza. Tutaj, działa. Tutaj nam się coś
też zaburza, tak? Czyli widzimy kierunki w prawo są problematyczne, do dołu i do góry. I teraz tak, możemy sprawdzić, czy to rzeczywiście jest problem strukturalny, czy może być to bardziej problem, powiedzmy, mentalny. Mamy takie punkty referencyjne na czole, tak zwane punkty Bennetta, które będą punktami referencyjnymi akurat w tym przypadku ten i ten dla płata czołowego. I możemy sobie sprawdzić, czy jeżeli, dotknij sobie tutaj, ja sobie to przykrywam, tak, patrzysz się. O, to zobaczcie, jakby jest dalej norma, tak? Tu jest fajnie i tu jest fajnie. I teraz opcje są dwie. Kto wie, jakie są dwie opcje? Bo czy my już wiemy na przykład, czy to jest problem mentalny, czy bardziej strukturalny? Albo uraz czaszki. Tak, dokładnie. Więc możemy sprawdzić, czy ten uraz czaszki tu stricte jest. Jeśli chodzi o problem mentalny, to prawdopodobnie nie będzie, że jak ja sobie ten obszar podrażnię, to mi wpłynie na wychowanie mięśnia, bo jakby tego strukturalnie nie ma problemu, tak? Więc jak ja sobie wezmę tutaj i ten płat czołowy sobie stricte postymuluje, jakby był uraz stricte, to by coś się wydarzyło, ale tutaj się nic nie dzieje specjalnie. Czyli stymulujemy sobie, czyli on raczej, możemy powiedzieć, że nie zmniejszył sygnału stricte z dysfunkcyjnego miejsca, z podwyższonego, gdzie był podwyższony sygnał, bo na przykład dostał urazu w czachę. Akurat miałem fartę, bo sprawdziłem sobie pierwszą stronę po prawej stronie. Mogło być tak, że ta druga byłaby też problematyczna. Przyjmę sobie tutaj. Tylko wiesz co, może tamto ręką, bo ja bym chciał tutaj używać, dobra? OK. Nie, a tutaj zobaczcie, czyli tylko nam działa. Działa nam tylko punkt Bennetta po jednej stronie. Dobra, czyli widzimy, że jest to jakiś problem stricte, powiedzmy, urazowy. Jakby się okazało tak, że, znaczy nie urazowy, taki bardziej mentalny. Jakby się okazało tak, że to wam nic nie daje stricte, czyli spatrzycie sobie... Możesz wyrzucić, ale dotykałeś sobie tutaj, no nie? No, tak, tutaj, nie? Tak, czyli wiemy, że teoretycznie może to jakoś nawet wpływać, tak? Nikt nie powiedział, że zaburzenie jednego obszaru nie mogło dawać dwa miejsca, tak? Albo dwa różne problemy, które się na siebie nałożyły. Jak najbardziej może tak być. Jakby się okazało tak, że dotykacie sobie tego punktu referencyjnego dla płata czołowego i jakby nic się nie dzieje specjalnie, to znaczy, że prawdopodobnie jest to bardziej temat, bardziej mechaniczny, tak? Bardziej strukturalny. I wtedy, czy to przez test lokalizacji, czy tak zwaną bramkę bólową, możemy sobie szukać innych obszarów, czy to na głowie, czy na twarzy, szyi, karku, nawet śniadanie-brzusznej, które mogą ewentualnie wpływać na poprawę pracy tego oka, bo ono rzeczywiście jest szansa, żeby się nawet poprawiło. Bardzo często jest tak, że przykładowo mamy problem z ruchem prawego oka, powiedzmy, w prawą stronę, tak? Centralnie do boku, gdzie był prosty boczny oka. I by się okazało, że dotykamy punktu referencyjnego, nic się nie dzieje, ale gdzieś tam stymulujemy sobie jakiś konkretny obszar, a okazuje się, że rzeczywiście był uraz gdzieś w innym obszarze na głowie, gdzieś tam w okolicy strzałkowego i się okazuje, że to przy kompresji poprawia mi stricte ruch oka i ja widzę, że on realnie poprawił się, ale też wpływa na to, że mięsień wskaźnikowy dalej mi tutaj pracuje prawidłowo w sytuacji, kiedy tam stymuluje, tak? Czyli widzimy, że mamy bezpośrednie połączenie. Dobra, i teraz tak. Dlaczego jest tak, że przy tym ruchu jakby to dość mocno obciąża mięśnie wskaźnikowe? Czyli jakby patrzenie przez dusza w prawy dół i prawą górę powoduje wychowanie wskaźnika, czyli są to kierunki, które jakby on unika, tak? Nie chce tego robić. I tutaj tak, mamy pierwszy taki punkt zaczepienia, który właśnie będzie mówił o tak zwanej jakby komunikacji niewerbalnej, tego, co tam pacjent w głowie przetwarza. I pierwszą rzeczą, czyli mamy, zobaczcie, kierunek prawa strona, prawa góra i prawy dół, czyli mamy teoretycznie dwa tematy, tak? Czyli może być on związany z jakimś, powiedzmy, obrazem, który przywołujemy z przeszłości. Przykładowo, pacjent na przykład miał wypadek samochodowy, prosty temat, jest to dla niego mentalnie jakby trudny temat i się okazuje, że on jeszcze w głowie często go ma, przetwarza go, w różnych sytuacjach wraca, a on jest w podświadomości, czyli cały czas nie myśli o tym wypadku, ale jak na przykład widzi jakiś bardziej wzmożony ruch samochodowy, to się okazuje, że zaczyna go to stresować, napina się i tak dalej, czyli gdzieś tam w podświadomości ten temat mocno siedzi i się okazuje, że jak my ten kierunek oczu jakby bardzo mocno chcemy podkręcić właśnie pod kątem kierunku wizualnego zmyślającego, to my chcemy po prostu wróć. Źle powiedziałem. Zagalopowałem się, bo jest prawa strona. A to jest kierunek teoretycznie związany z jakimś obrazem z przyszłości. Czyli w sytuacji, kiedy na przykład to jakby inny temat. Się może okazać tak, że dalej jest w tym wypadku samochodowym. To zostało jakby w miarę przepracowane, ale się okazuje, że
gdzieś tam nasz pacjent stresuje się w sytuacji, bo będzie wie, że na przykład za jakiś czas będzie musiał wsiąść do samochodu i to go bardzo mocno obciąża. Czyli on jakby wizualizując sobie to, co będzie w przyszłości, powoduje, że to rzeczywiście wpływa bardzo mocno obciążając jego układ nerwowy. Drugim kierunkiem jest tak zwany kierunek kinestetyczny, związany z różnymi odczuciami w ciele. W sytuacji, kiedy mamy jakiś silny ból gdzieś tam w obszarze ciała, czy mamy właśnie jakiś problem związany z próbą przywołania gdzieś tam takiej pamięci kinestetycznej związanego właśnie ze zmysłami, z czuciem, węchem, smakiem, to się okazuje, że to też mnie bardzo mocno obciąża. Czyli coś tam wydarzyło się w związku z ciałem i my gdzieś tam cały czas to przetwarzamy, to mnie mocno obciąża. W sytuacji, kiedy ja te oczy jeszcze kieruję w prawą stronę i do dołu, to jeszcze ten sygnał zwiększam i to widzimy na przykład na miesiącu wskaźniku, że on się wyhamowuje. Więc tutaj macie po prostu 6 kierunków dla gałki ocznej, czyli prawa góra, środkowy, prawa strona, prawy dół i oczywiście lewa strona, gdzie mamy stricte prawa góra to jest jakby przywołanie obrazu z przyszłości, prawy środek to jest przywołanie jakby jakiegoś dźwięku z przyszłości, na przykład jak mamy jakąś tam gdzieś tam fobię i myślimy, że o Boże, tutaj będę znowu w miejscu, gdzie będzie głośno i ja w ogóle nie dam sobie rady i tak dalej. Mamy tutaj prawy dół, czyli myślenie gdzieś tam stricte o moim ciele, no i lewa strona sytuacja identyczna, górna część to jest właśnie to, co mówiliśmy wcześniej, tak, jakby próba przywołania obrazu z przeszłości, który mnie w jakiś sposób dotknął. Środkowa część, dźwięk stricte gdzieś tam z przeszłości, który ja gdzieś tam cały czas słyszę, to wiecie, może być taki temat, że ktoś ma bardzo dużo jakby fobię albo na przykład strach przed jakimś konkretnym dźwiękiem, tak? Bo się okazało, że gdzieś tam w przeszłości go powiedzmy pogryzł pies, ale jakby stricte jak widzi psa to nic, ale gdy pies zaczyna szczekać, to po prostu gdzieś już tam w jego ciele tego napięcia wzrasta strasznie dużo. I lewy dół, tak zwany dialog wewnętrzny, czyli cały czas tam takie przekminienie i tak dalej, jak ja sobie z tym poradzę, co ja w ogóle teraz odczuwam, jak to mnie wpłynęło, czyli cały czas takie różne rozkminy mentalne, które mamy. Więc to też oczywiście, nie będziemy się teraz o to już pytać, czy rzeczywiście tak jest, czy nie, co go tam w ogóle dotknęło i tak dalej. Natomiast to jest później ewentualnie taki punkt zaczepienia, że pacjent na przykład zapytać o to, tak, co tam się w ogóle wydarzyło, jakby co aktualnie mu gdzieś tam na tą psychikę bardziej go obciąża, a co się dzieje, więc znowu tutaj wywiad, plus oczywiście wtedy w sytuacji, kiedy przywołania różnych rzeczy, możemy sprawdzić sobie, co się z tym wskaźnikiem naszym, choćby mięśniowym, dzieje. Bo jakby się okazało, że pacjent na przykład pomyśli stricte o tym, nawet bez ruchu gałek ocznych i na przykład wskaźnik się nie wyhamuje, to ja wiem, że raczej to nie będzie ten temat, bo ten temat pacjenta jakoś wybitnie nie obciąża stricte. Dodatkowo wiemy o tym, że nas interesuje temat, który będzie związany z tym płatem czołowym, z prawą stroną, a nie z lewą. Więc jak mam jakiś inny temat mentalny, który mi wskaźnik wyhamowuje, ale później poprawia pracę stricte lewa strona, to mnie ten temat interesuje, bo ja pracuję z oczami stricte, mi interesuje tutaj prawa strona. Dodatkowo, słuchajcie, jeśli chodzi o takie procesy myślowe, które mamy aktualnie w głowie, to mam taką bardzo fajną, przygotowaną dla Was ilustrację dotyczącą różnych, powiedzmy, procesów myślowych, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych, które wpływają stricte na to, które kierunków pacjent unika albo które kierunki bardziej obciąża. I mieliśmy stricte tutaj stronę prawą. Prawo górę na przykład. I to jest związane na przykład z zaangażowaniem, z wiarygodnością albo z zniechęceniem i gdzieś tam, powiedzmy, karzeniem siebie i tak dalej, więc tutaj też możemy sobie dalej wyciągnąć pacjenta, czy rzeczywiście tak jest, bo się okazuje, że prawdopodobnie nie jest stricte tak, że tylko i wyłącznie nasz pacjent ma problemy stricte z tą gałką oczną. Tak samo, co to było w wywiadzie Justyny, w wykładzie Justyny i w naszej wspólnej rozmowie z Maćkiem. Rzadko jest tak, że na przykład przychodzi do Was pacjent z bólem kręgosłupa, to tylko kręgosłup, tak? A tu na przykład zobaczycie tylko oczy i w ogóle nic więcej. Na pewno nie, w ogóle cała masa rzeczy stricte z tym obszarem będzie związanych, więc nawet moglibyśmy, słuchajcie, zobaczyć sobie choćby obszary stricte karku i szyi po prawej stronie i zobaczyć sobie, czy to też nie będą te obszary związane stricte z naszym płatem czołowym. Możemy tak for fun teraz sprawdzić, dlaczego by nie? Bardzo mocno związane na przykład z ruchem oczu, głowy jest na przykład choćby mięsień mózgowy czy ośrodkowy, więc możemy sobie, zdegnij, ocenić na przykład pracę po tej stronie, trzymaj, nie pozwól. O, i tutaj mamy ten mięsień stricte, on jest akurat w porządku, fajnie, działa. Możemy sobie sprawić czworoboczny, który też będzie mocno związany z tym obszarem. Zegnij sobie, hop, tutaj do góry, utrzymaj sobie taką pozycję, nie pozwól. O, on na przykład... Zegnij jeszcze raz, trzymaj, działa, odruch ucieczki na kość skroniową, trzymaj mocno cały czas. O, i ona tutaj nie działa. I teraz możemy poprosić Cię, żebyś sobie dotknął jeszcze raz do tego płata czołowego po prawej stronie. Trzymaj, nie pozwól, działa, stricte. O, tu akurat tam się tutaj nie zmieniło. Możemy sobie też ewentualnie sprawdzić obręcz kończyny górnej, tak, w tym przypadku.
Zobaczmy sobie, bo to też jest obszar, który często jest związany. Trzymaj tak, nie pozwól. OK, tutaj nam ten barczuszek w ogóle nie działa, czyli górny akton mięśnia piersiowego większego. Dotknij sobie ten obszar jeszcze raz, tylko drugą ręką. Mhm. Trzymaj, nie pozwól. Trzymaj mocno. O, i tutaj akurat mamy bardzo fajną reakcję, bardzo dobrze nam zadziała, tak? Czyli te tematy, którym poruszamy, to na przykład będą też związane z klatką piersiową. I z mięśniem piersiowym. A tu już nas znowu może jakby nakierować na konkretne rzeczy. I na przykład jak wiemy sobie, jaki narząd na przykład jest związany z klatką piersiową. Tu już dzisiaj u syny padło tak, że gdzieś tam obszar wątroby, prawa strona będzie mocno związana właśnie z tym barkiem. I na przykład już możemy powiedzieć, OK, dla każdego narządu też mamy konkretne, na przykład, nie wiem, tematy emocjonalne, konkretne emocje. Tutaj wątroba na pewno nieraz słyszeliście, bo nawet powiedzmy do kultury weszła bardzo mocno, tak? Jakiś tam gniew, złość i tak dalej, nie złość się, bo tam cię żółć zaleje i na takie tematy, więc to będą tego typu rzeczy i też możemy sobie dalej ten temat ciągnąć stricte, tak? Tych możliwości jest bardzo dużo. A mogę sobie jeszcze raz odpalić to? Więc sobie zerknijcie na spokojnie tutaj te kierunki, bardzo fajny gdzieś tam punkt zahaczenia mamy i często też będziemy mogli z taką wiedzą obserwować siebie, tak? Tutaj mieliśmy stricte prawa strona góra, to było zaangażowanie wiarygodne w sytuacji, kiedy wszystko jest OK, ale jak tego stresu mamy w ciele trochę więcej, to zaraz właśnie zniechęcenie, kazanie siebie, komu się mówicie? Karzenie? Karanie siebie, ojej, kazanie siebie. Karanie siebie, tak? A mieliśmy też teoretycznie prawy dół, tak? I jest to na przykład motywacja, kiedy wszystko jest w porządku, ale w sytuacji, kiedy tego stresu mam więcej, to będziemy mieli tutaj zawód, brak siły. I potem możemy, oczywiście, jak mamy takie możliwości z tym bazenem porozmawiania, na spokojnie, dopytania się go, to okaże się, że coś fajnego wyciągniemy i czasami jak coś fajnego wyciągniemy i pacjent mówi, o kurde, ja nie myślałam o tym w ten sposób, tak? A to się okazuje, że ten temat w ogóle z podświadomości wchodzi go do świadomości i to już ma w ogóle realny wpływ na zmianę napięć, zmianę postrzegania, zrozumienia swojego problemu, co się nam od razu realnie przekłada na fajne efekty terapeutyczne. W ogóle dziękuję Ci bardzo. Nie będziemy tutaj Twojego tematu, wiecie, rozbijać na czynniki pierwsze, bo nie wiem, czy też chciałbyś specjalnie tutaj, żebyśmy wyciągali więcej. Natomiast słuchajcie, to co jeszcze możecie stricte sobie robić, to jeśli chodzi o to, że możemy sobie to oko obserwować, jak ono pracuje, których kierunków pacjent unika, które nadmiernie eksploatuje, to oczywiście możemy na przykład zobaczyć sobie coś, co my na przykład często robimy w gabinecie czy na kursach, czyli na przykład badamy sobie odruch źrenniczny, który jest bardzo mocno związany z tym, czy my jesteśmy w miarę zbalansowani pod kątem autonomicznego układu nerwowego, czy wręcz przeciwnie, jesteśmy na przykład przebodźcowani, przestymulowani i mamy właśnie gdzieś tam bardzo mocno podbity ten układ współczulny, tak? Czyli cały czas jesteśmy w biegu, cały czas walka, ucieczka, cały czas tego stresu jest masa. I możemy sobie to zaobserwować pod kątem choćby wykorzystania latarki, zobaczenia sobie, czy ta źrenica pracuje prawidłowo. Jeżeli wiemy o tym, że powinno być tak, że jak sobie wpuszczamy światło w źrenicę, to ona się będzie nas skurczyć i taka skurczona zostać. W sytuacji, kiedy na przykład to się nie dzieje, albo to się dzieje na bardzo krótko, to już widzimy, że coś się dzieje nie tak. I w sytuacji, kiedy wiemy, jakie są inne objawy związane z przestymulowaniem współczulnym, to tylko, że pacjenta możemy dopytać, tak? Czy nie ma problemu z nadmierną potliwością. No, nadmierna potliwość może nie jest dobrym tematem na teraz aktualnie, bo teraz okazuje się, że jakby każdy ma jakieś 35 stopni po prostu w Warszawie, w betonowym tutaj, jest to na betonowym podwórku. Natomiast to na przykład, jak mi w ogóle pracuje jelita, czy w ogóle mi to się wszystko zaczyna fajnie trawić, czy nie jest przypadkiem tak, że ja na przykład nie mam problemy stricte z pęcherzem moczowym, tego jest naprawdę bardzo dużo. Czy ja nie mam podwyższonego ciśnienia, tętna, czy spłuconego oddechu, więc fajnie o takich rzeczach wiedzieć, bo teraz możemy pacjentowi to dalej dopytać się jego o to, a dwa, pokazać, żeby sobie zdał sprawę, że ten jego temat, z którym przychodzi, to nie jest tylko tak, że nie wiem, boli mnie bark, czy tam szyja, tylko to jest ewidentnie dużo bardziej złożony temat, który oczywiście my chcemy się wgryźć, bo nam nie zależy na bardzo krótkoterminowych efektach terapeutycznych, tylko na takich konkretnych rzeczach, z tym razem spotkamy się kilka razy i on po prostu, no może nie to, że zapomni o nas, bo było kiepsko trochę, ale gdzieś tam będzie powiedzmy dalej głosił dobrą nowinę, że po prostu kurde, fajne rzeczy robimy i jesteśmy bardzo szczegółowi i próbujemy połączyć te wszystkie tematy, które na jego zdrowie mają wpływ, a nie tak, że po prostu zrobimy sobie masaż czy terapię, czy jakieś konkretne ćwiczenia na stricte jego problem i go tak zostawimy i niby jest fajnie, ale w sumie jak nie ćwiczę, to nie jest fajnie, a w sytuacji, kiedy gdzieś tam robię coś intensywnie, to oprócz tego, że ten bark to jeszcze odczuwam, to jeszcze mam masę innych rzeczy, które się gdzieś tam nasilają, więc taka praca nas nie interesuje, chcielibyśmy w ten temat się wgryźć bardziej.
Tutaj spokojnie sobie wrócicie, bo ta prezentacja taka, powiedzmy, bardziej obszerna. Jak będziecie oczywiście mieli jakieś pytania, my oczywiście pewnie będziemy na te komentarze pod tymi materiałami gdzieś tam później sobie odpowiadać, więc zachęcam Was tutaj do dyskusji, bo temat jest ekstremalnie ciekawy, dlatego że tutaj dużo rzeczy możemy fajnych z tym pacjentem zrobić. I oczywiście ja się zbliżam powoli do mojego końca, stricte, więc czy może macie pytania tutaj gdzieś, jakieś? Czy już się nie możecie doczekać, że koniec i tyle? O. Ale wie, tylko pamiętasz, że to jest nagrywane jak coś, dobra? Okej. Okay. Nie wrzucaj mi strefy komfortu za bardzo. Dobra. Bo tak lubisz czasami. Czy praca manualna przez powiekę będzie wystarczająca w przypadku różnych zabiegów chirurgicznych w obrębie gałki ocznej? Mam bardziej na myśli zabiegi w obrębie rogówki, tęczówki, niżeli na przykład leczenie zeza. O, ciężko powiedzieć, no nie? Na pewno to będzie jakiś fajny punkt zaczepienia. Oczywiście zakładamy to, że sprawdziliśmy sobie inne rzeczy, na przykład na czaszce, tak, i tak dalej, i to już wszystko nie wpływa na zaburzenie i dalej to jest problematyczne. Kiedy robimy sobie lokalizację stricte na oko, to mi się poprawia, no nie? Coś tam. To wtedy wiemy, że kurde, praca z tym okiem byłaby jak najbardziej wskazana. Tutaj specjalnie dużo więcej możliwości jakby manualnych nie mamy. Oczywiście wchodzi cała akcja związana z treningiem, tak? Tutaj tych ćwiczeniach, podążaniem za punktem, prawa akomodacji, poprawa pola widzenia peryferyjnego. Dużo rzeczy możemy zrobić, więc treningowo. W sumie trening plus praca przez oko, no nie? Są gdzieś tam różne takie opcje pracy przez różne bodźce, stricte nie dotykam pacjenta, ale ma to na niego wpływ. Pod kątem na przykład, nie wiem, jakichś tam bodźców wibracji, czy gdzieś tam praca stricte z innymi mięśniami, które też pośrednio mają wpływ na poruszanie sobie tym okiem przez ruchy na przykład głowy, angażowanie gdzieś tam dalej oka. Więc trening i praca stricte przez powiekę z gałką oczną to jest taki, no to już tak jest dużo, no nie? Tym bardziej, że treningowo możemy zrobić masę rzeczy. Tak. A co na przykład z przestymulowaniem gałki ocznej ultradźwiękami? O, wiesz co, jeśli chodzi o fizykoterapię, to ja tutaj, pewnie mi się bardzo nieco nie wypowiada, no nie, bo ja się na fizykoterapii znam, to tak, że prawie w ogóle już zapomniałem, w ogóle coś istnieje. Niestety, to jest taki problem. A nie wydaje mi się, żeby, znaczy po zabiegach mówisz, bezpośrednio, tak? To rzeczywiście po zabiegach miałby to sens, bo wiemy, że fizykoterapia fajnie sobie radzi w sytuacji po prostu stanu ostrego zapalnego, kiedy chcielibyśmy troszeczkę go zmniejszyć, no to wtedy pewnie miałoby to rację bytu. Więc jeżeli pacjent nas przychodzi i jest, powiedzmy, do tam, nie wiem, niech będzie tak zawyżając 2-3 miesiące po jakimś konkretnym zabiegu, to warto było być może rzeczywiście. Akurat tutaj ten temat jest o tyle dobry, że chyba że ktoś robi na NFZ, to wtedy nie. Ale jak robi, tak, robi gdzieś tam jakieś klinice oka, no to jest jakby w pakiecie, no nie, że później przechodzisz konkretną ilość tam tygodni, masz oczywiście zakaz typu, przed na gałkę oczną rzadko pracuje się w lato na zabiegach, tak, że po prostu mamy tutaj dużo promieni słonecznych, tutaj rzeczywiście to oko mocno pracuje, więc raczej gdzieś tam zima i tak dalej, też oczy łzawią, są czerwone, różne rzeczy pylą, więc żeby się za bardzo nie przestymulować, to raczej zalecana jest zima, jesień, plus no można by wtedy pokombinować sobie, no nie? Aczkolwiek powiem Ci, że w tym momencie na przykład ciężko było mi, bo ja też takich pacjentów stricte bezpośrednio po pracy nie mam, no nie? Najczęściej oni są przewlekli, albo przynajmniej są takie, nie wiem, jakieś przynajmniej 3 miesiące, pół roku po, no to wtedy ta fizjoterapia już dużo nam nie wniesie, ale trzeba było się jakiegoś specjalisty dopytać pod kątem no dobrej znajomości fizjoterapii, bo to też nie jest taki standardowy obszar, który często się, wiesz, gdzieś tam pracuje z takimi pacjentami. Dobra, słuchajcie, chcielibyśmy pewnie jakoś tak skończyć fajno, nie? Coś takiego. Jak możemy fajnie skończyć? Tylko ty możesz skończyć, bo tylko ty możesz. Tylko ja mam mikrofon, super. Co mogę powiedzieć? Słuchajcie, bardzo miło nam było, że spędziliście masę czasu z nami, bo wiedziałem, że tych osób, które nas śledzą na YouTubie, cały czas jest sporo. Także dziękujemy Wam bardzo. Mam nadzieję, że temat, z którym podążamy, Wam się podoba. I gdzieś tam zostaniecie z nami na kolejne lata, bo oczywiście my się rozwijamy, nasz zespół się rozwija, coraz więcej tematów staramy się poruszyć, coraz więcej trudnych tematów staramy się poruszyć, bo jak zauważycie na naszym kanale też coraz mniej mamy takich błahych tematów, tak, że pacjent po prostu z jakimś takim bólem, którym rzeczywiście jesteśmy w stanie mu w szybki sposób pomóc pod kątem terapii manualnej, albo masażu, albo prostego ćwiczenia, tylko tam tematy są bardziej skomplikowane i myślę, że to wielu z Wam się podoba.
I zostańcie sobie z nami na dłużej. Jestem ciekawy, czy jak teraz mieliśmy nazwę, to dalej będziemy chłopakami z Projekt Masaż albo chłopakami z Neuroprojektu, bo jakby tu mnie zastanawia, jakby w którym kierunku to pójdzie, tak? Bo do wszystkich mówię jakby tutaj, zapraszam do instruktora takiego, pana takiego, albo do chłopaków z Projekt Masaż. Więc pytanie, czy będziemy chłopakami z Neuroprojektu, czy mężczyznami z Neuroprojektu? Tudzież kobietami, no nie? To mnie zastanawia. Ja bym osobiście wolał chyba mężczyzn już, no nie? Jakby po 30 przekroczymy już jakiś czas temu, Maciek też. Więc może mężczyźni z projektu. Zapraszam do mężczyzn z Projekt Masaż. Brzmiałoby to ekstremalnie kozacko. Dobry, powiedz jeszcze, gdzie można znaleźć o warsztatach. Tak, słuchajcie, bo w tym czasie, jak to w ogóle trwało, to nam się zmienił w ogóle nazwa na Instagramie, nazwa na Facebooku i zaczęła funkcjonować nowa strona w międzyczasie. Więc zerknijcie sobie na stronę neuroprojekt.pl. Tam jest już trochę rzeczy na was czeka pod kątem jakichś wpisów, pod kątem oferty szkoleniowej, która będzie gdzieś tam zwiększana cały czas. Są krótkie warsztaty, do których sobie wracamy. Dużo osób pisało do nas, że hej, jakieś były takie fajne warsztaty, które działy się w piątki, nazywa się Piątek z Masażem. Teraz się nie będą z Piątek z Masażem, my jesteśmy Projekt Masaż. Ale, no to się nazywa, jeszcze nie mają nazwy stricte, ale po prostu warsztaty. Nie będą piątki z terapią, no nie? Piątki z diagnostyką, coś takiego. Ale już kilka fajnych rzeczy pojawiło się, nowych zupełnie, tak? Ta lista będzie aktualizowana, więc zerknijcie sobie na tą ofertę, która tam jest. No i możecie być przygotowani na to, że na tą stronę będzie wjeżdżało dużo fajnych rzeczy pod kątem odświeżonego w ogóle bloga, trochę ciekawszej tematyki filmów. Dużo rzeczy nie będzie trzeba zmieniać, bo neurofreaky dalej zostają, one już były jakiś czas temu neuro, więc tutaj nie wszystko się zmieni, ale zerknijcie sobie, jak to wygląda. I ja się bardzo cieszę, dlatego że konkurs, przypominam wam o konkursie, dostaliśmy masę rzeczy fajnych i takich, których po prostu nie braliśmy pod uwagę, więc nawet możemy swoje myślenie o tym logo zwiększyć mocno po tym konkursie, bo naprawdę ciekawe rzeczy tutaj przyszedł głowy. Tak, i są krótkie. Macie na stronce neurostream.pl, czyli na tej stronce, której się zapisaliście na wydarzenie. Konkurs, tak, o którym mówiliśmy, gdzie do wygrania są kursy terapii nerwomięśniowej, masażu tkanek głębokich i terapii narządów wewnętrznych. Zerknijcie sobie na to i czekamy na wasze propozycje do piątku 23:59 o północy, pach, koniec. Później mamy tydzień na sprawdzenie tego i jak będziemy na kempie, tuż przed naszą kolacją kempową, po prostu wybierzemy zwycięzcę i zobaczymy się po prostu na szkolenie. Osoba pierwsza wybiera, na który chce iść kurs, druga wybiera to, co zostało z tych dwóch, trzecia bierze albo nie bierze. Więc tak to zostaje. I mam nadzieję, że wam się tutaj logo podoba, a my powolutku kończymy i tutaj zostaniemy sobie w takich już kuluarach tutaj. Bardzo dziękuję wam za uwagę. Niestety Maciek, coś z wami się nie pożegnaje, bo tylko mój mikrofon został działający. Taka była ostra wiksa, że po prostu tylko jeden mikrofon został działający. Trzymajcie się, hej!